W ostatnim akcie inauguracji sezonu żużlowego na polskich torach proponujemy hity pierwszej rundy ENA Ekstraligi. Na stadionie imienia Edwarda Jancarza spotkają się Gorzowska Stal i Unibaks Toruń. Zarówno gospodarze, jak i goście deklarują w tym roku niezmiennie walkę o najwyższe cele. Zdaniem wielu fachowców drużyny te spotkają się w wielkim finale. Ale do tego droga jednak daleka. Dziś przekonamy się, kto lepiej otworzy nowy sezon. Witamy Państwa serdecznie i gorąco ze stadionu w Gorzowie. Robert Wardzała oraz Robert Noga. Robercie, pamiętamy, że te drużyny, te ekipy spotkały się w walce o brązowy medal w poprzednim sezonie. To był niedosyt i w Gorzowie, i w Toruniu. Teraz ma być inaczej. No i kto otworzy dobrze ten sezon? To są zespoły, które aspirują od kilku lat do Mistrzostwa Polski. Niewiele im brakuje, by ostatecznie walczyć o ten złoty medal. To jest kolejny sezon, kiedy są napompowane, kiedy są przygotowane, by walczyć o złoto. No i będziemy mieli pierwszy akt, tak naprawdę pierwsze zderzenie tych dwóch zespołów. A jak to będzie wyglądało, zaraz zobaczymy. Przekonamy się. Też jesteśmy bardzo ciekawi oczywiście, jak kibice, którzy zgromadzili się tutaj na stadionie. To ostatni mecz, jak mówiłem, inauguracyjnej rundy. Popatrzmy na wyniki, które uzyskano. Azoty Tauron Tarnów, Betard Sparta Wrocław. Wysokie zwycięstwo gospodarzy 61 do 29. Niespodzianka mimo wszystko w Bydgoszczy. Beniaminek Polonia pokonał Stelmet Faluba z Zielona Góra, a więc mistrza Polski 52 do 38. Twardy bój w Lesznie. Unia wygrała jednak z Włókniarzem Częstochowa 49 do 41. Drugi Beniaminek też zwyciężył. Lotos Wybrzeże Gdańsk, PGE Marma Rzeszów 51 do 39. A jak będzie w Gorzowie? Za mniej więcej dwie godziny o tym się przekonamy. Tradycyjnie historia spotkań gorzowsko-toruńskich. 80 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej, 41 zwycięstw gospodarzy dzisiejszego spotkania, 38 razy górą goście, jeden remis, a tutaj na stadionie w Gorzowie Wielkopolskim 30 razy triumfowali gospodarze, a zawodnicy z Torunia zwyciężyli 10 razy. Tak to wyglądało, drodzy Państwo, do tej pory. Trybuny gorzowskiego stadionu wypełnione. Tutaj byliśmy świadkami bardzo sympatycznej uroczystości zapowiadanej. Żegnał się z klubem w charakterze prezesa pan Władysław Komarnicki. 11 lat prezesował drużynie gorzowskiej. Bardzo miła sytuacja, dlatego że kibice, no tutaj to rzadko się zdarza tak naprawdę. Takie pożegnanie działacza, prawda? Że działacze mają na tyle jakby ciepłe takie sygnały, mimo że już odchodzą z tej areny zawodowej tutaj, kibice w dalszym ciągu bardzo ciepło się wyrażają. To jest rzadkość, bo pamiętamy wiele sytuacji, kiedy to działacze najczęściej byli no, tymi złymi, tak, w oczach kibiców. Ten stereotyp widać się zmienia, tutaj tego przykładem jest właśnie dzisiejsza sytuacja. Na pewno barwna, kontrowersyjna może dla niektórych postać, na pewno wielka osobowość Speedwaya, nie tylko gorzowskiego, ale w ogóle polskiego, z Tomaszem Golobem, który tutaj wraz z kolegami, wraz z rywalami wyjeżdżał już do prezentacji. Wyszedł Władysław Komarnicki z adeptami żużla w Gorzowie, zrobił taką rundkę dookoła stadionu, no i na końcu uronił łezkę, kiedy kibice zaśpiewali mu 100 lat. Bardzo to było przyjemne. No na pewno to dla niego wielkie przeżycie, tym bardziej, że wielokrotnie tutaj robił wszystko, by jego zespół zdobył złoty medal. Brakowało raz więcej, raz mniej, ale i transfery, i sam skład pokazuje, jak poważne tutaj, że tak powiem, to miało być to wydarzenie. No właśnie, udzielił niedawno wywiadu Władysław Komarnicki, w którym powiedział, że czuje się spełniony, aczkolwiek brakuje mu jednego. Brakuje mu złotego medalu Stali Gorzów. No i tak liczy, że może teraz, może w tym sezonie, a ma do tego przyczynić się nowy zawodnik w drużynie gorzowskiej, prezentowany właśnie Krzysztof Kasprzak. Przymierzany zresztą do Gorzowa już kilka razy. Pamiętam, były takie plotki, pogłoski przedsezonowe, że Kasprzak będzie jeździł w Gorzowie. Tak, to się nie sprawdzało, no dopiero teraz. Natomiast no, pamiętajmy, że teraz w związku z przepisami, nowym regulaminem, nie ma tutaj Nikiego Petersena, drugiego zawodnika z Grand Prix. I Krzysztof w jakimś sensie jest jego następcą. Czy wykaże się w większym stopniu niż Niki do tej pory? Zobaczymy. No i pasował jeszcze Krzysztof, bo czterech Polaków musi być w składzie Od oczywiście. Tego sezonu, a więc dokładnie tutaj taki zawodnik pasował do teamu gorzowskiej Stali. O tych zmianach na pewno będziemy jeszcze troszkę mówić. Tutaj pierwszy mecz, oczywiście inauguracja, więc tradycyjnie w Gorzowie poświęcenie stadionu. Wspaniałej, twardej, nieustępliwej walki, prowadzonej zgodnie z zasadami fair play. Niech każdy bieg,
dostarcza nam niezapomnianych wrażeń. Wszystkim zawodnikom życzymy bezpieczeństwa, zdrowia i pełnej sportowej rywalizacji. A teraz, otwierając sezon 2012, zanieśmy krótką modlitwę. Panie Boże nasz, wysłuchaj nasze prośby i pobłogosław motorów, zawodników, nasz stadion imieniem Edwarda Jancarza, aby bezpiecznie wszyscy mogli dojechać od startu do mety. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No i będziemy mogli przystąpić do prezentacji za moment drużyn Unibaksu Toruń i Stali Gorzów Wielkopolski po tej ceremonii. No i otwarcie sezonu jeszcze. No i pan Władysław Komarnicki, były już prezes po lewej stronie. No i za chwileczkę aktorzy dzisiejszego widowiska, aktorzy meczu, który miejmy nadzieję dostarczy nam dużo więcej emocji niż ten pojedynek o brązowy medal, pierwszy w Gorzowie, pamiętamy z września ubiegłego roku, kiedy to gorzowianie rozjechali rywali, wygrali 30 punktami. Z numerem pierwszym w drużynie Unibaksu Adrian Miedziński, a więc prowadzący pierwszą parę. Z numerem drugim tutaj były różne sygnały, ale ostatecznie Mateusz Lampkowski, już senior Mateusz. No i teraz takie żądła australijskie, bardzo mocno, najmocniejsza chyba para w zespole Unibaksu na dzisiejszy mecz. Chris Calder z numerem trzecim i Dercy Ward, który powrócił z Gdańska z numerem czwartym. Bardzo, bardzo mocna para. Z numerem piątym kolejny Australijczyk Ryan Sullivan, a więc taki polsko-australijski zespół mamy, jeśli chodzi o Unibaks Toruń. No i teraz juniorzy, tu bez niespodzianek, z numerem szóstym Emil Pulczyński i z numerem siódmym jego brat, bliźniak Kamil. Bardzo liczą trenerzy Zombigi Kowalik właśnie na braci Pulczyńskich, nie tylko w kontekście dzisiejszego spotkania. No i teraz gorzowska Stal. Duże nadzieje, nowi zawodnicy, no ale to akurat zawodnik nie nowy, z numerem 9 Tomasz Golob. A z nim w parze jeszcze niedawno startował w Toruniu Michael Jensen, nowy zawodnik w żółto-niebieskich barwach. Z numerem 3 bardzo dobry poprzedni sezon, to zaskoczenie dla niektórych. Matej Żagar, no różnie bywało z Matejem w polskiej ekstralidze, ale akurat w Gorzowie się sprawdził. Z 12 Nils Christian Iversen odzyskał zaufanie kibiców po niezłym poprzednim sezonie. No i teraz z numerem 13 nowy zawodnik Krzysztof Kasprzak, wychowany w Leszczyńskiej Unii w Azotach Tarnów, jak pamiętamy, w poprzednich sezonach, a teraz w Gorzowie. No i ten, który przebojem zdobył miejsce w składzie w poprzednim sezonie, Adrian Cyfer, to numer 14 i z numerem 15 reprezentant Polski, na razie juniorów, Bartosz Zmarzlik. To są, drodzy Państwo, aktorzy dzisiejszego spotkania. No i czekamy tutaj w Gorzowie na ciekawe wyścigi na tym robiącym wrażenie przyczepnego torze, prawda? Tak, dokładnie. Ten tor jest troszeczkę inny niż do tej pory obserwowaliśmy w Gorzowie. Jest bardziej przyczepny, to być może wynika właśnie z tych takich no, pozimowych jeszcze warunków. On był cały czas ubijany. Tutaj widać było, że chcieli gospodarze zrobić z niego raczej tor o równomiernej przyczepności, raczej w kierunku twardym. Natomiast no, ta wilgotność będzie wyczuwalna. Widać troszeczkę różnice na łukach, więc może te motocykle mogą czasami różnie nosić zawodników. Jak widzimy, sędzia Piotr Lis z Lublina, już przygotowany do tradycyjnej ceremonii losowania. No i zaraz zobaczymy, który mamy zestawik. To będzie drugi zestaw. Drugi zestaw, speaker potwierdza, reszka tak zwana, drugi zestaw, jeszcze sprawdzają zawodnicy. No tak, bo to jest teraz ważne, z których pól pojadą, prawda? No tak, bo na gorąco można sobie podlecieć do pola startowego, przekopać, zobaczyć, gdzie jest ewentualnie jeszcze możliwość znalezienia lepszego fragmentu, kiedy już się podniesie tam motocyklem, więc jest wykorzystanie każdej okazji. No tak, drugi zestaw, no więc już te ceremonie mamy za sobą. No i teraz KSM, zaczynamy od drużyny toruńskiej.
Miedzińskiej. Miedziński, Lampkowski, Holder, Ward, Sullivan, Pulczyński. Pulczyński, Sullivan ma tutaj, kapitan drużyny, najwyższy KSM, a średnia całej drużyny 39,87. No to popatrzmy teraz na profil lidera i kapitana. To jest oczywiście Australijczyk Ryan Sullivan. Proszę, jaka wspaniała średnia biegu punktowa za poprzedni sezon. Uczestnik Grand Prix 1998-2005. Ja bardzo żałuję, że Sullivan nie startuje w Grand Prix, no ale taka jest jego decyzja. I przenosimy się do parku maszyn. Tam Filip Krzyszanowski rozmawia z menedżerem drużyny gości, a jest nim Mirosław Kowalik. Człowiek mocno związany z Toruniem. Mirku, rozmowy z sędzią Piotrem Lisem, do tego toru nie ma zastrzeżeń, ale jakieś delikatne wasze uwagi były. O co chodziło? Wiadomo, że zawsze mamy jakieś swoje zastrzeżenia, natomiast ogólnie rzecz biorąc, tor jest dosyć, no, bardzo dobrze przygotowany. Większych zastrzeżeń w zasadzie już nie mamy. Mam nadzieję, że pozwoli to na skuteczną walkę i wyrównany pojedynek. Pytanie o skład. Piąty senior to Mateusz Lamkowski, nie Karol Zombik. Dlaczego taki wybór? Karol na treningu w Ostrowie, takim punktowanym treningu, zaliczył dość groźnie wyglądający upadek. Jest trochę porozbijany, jego forma też jeszcze jest z daleka od takiej doskonałości. Zdecydowaliśmy, że dla niego będzie lepiej, jak jeszcze w spokoju się przygotuje do następnych zawodów. Trzymajcie gaz, życzę powodzenia. Dziękujemy. Tyle menedżer drużyny toruńskiej, Mirosław Kowalik. No i teraz KSM drużyny gorzowskiej. Najwyższy oczywiście Tomasza Goloba, 9,68. To jest wykładnia umiejętności, możliwości kapitana gorzowskiej drużyny, a KSM całej drużyny 40,69, a więc bardzo, bardzo wysoki. No i profil Tomasza Goloba, aż się nie chcę wierzyć, że już Tomasz ma 41 lat. No i tutaj przebieg kariery, właściwie moglibyśmy kilkanaście takich profili zrobić, te wszystkie sukcesy wymieniać. No i teraz ponowna wizyta w parku maszyn. Mateusz Karkoszka porozmawia z trenerem gospodarzy tym razem, a jest nim Piotr Paluch. W przesezonowych sparingach tory w Gorzowie były takie szybkie, że padały nieoficjalne rekordy toru. Jak będzie teraz? Myślę, że też na tyle jest tor szybki, że też może być rekord toru, ale poczekajmy dopiero, jak się skończą biegi. Czego Piotr Paluch oczekuje od swoich zawodników? Wiadomo, że zwycięstwa, ale jest pewnie jeszcze parę innych aspektów, które przegadaliście sobie przed jeszcze tym meczem. No zgadza się, wychodzić ze startu dobrze, przede wszystkim walki, determinacji na torze, gdzie zawsze słynęliśmy z tego, że walczyliśmy na naszym torze od tu do mety. Od 21 lat, proszę Państwa, walczący na torze, teraz jako trener Piotr Paluch, dziękuję pięknie za tę rozmowę, a my już przenosimy się na tor. Również dziękujemy za te rozmowy. Jeszcze nie ma zawodników na torze. Zapraszam Państwa w takim razie na krótki blok reklamowy. Ponownie witamy ze stadionu imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystko już przygotowane do rozpoczęcia spotkania pomiędzy Stalą a Unibaksem. No i jako pierwszy na tor wyjeżdża Bartosz Zmarzlik. Są bracia pulczyńscy, jest też Adrian Cyfer, a więc już Państwo wiecie, dobieg pierwszy to wyścig juniorów. Ta czwórka zawodników niedawno wystąpiła w Gdańsku w półfinale krajowej kwalifikacji do indywidualnych mistrzostw świata juniorów. No i Kamil Pulczyński awansowali do finału w Tarnowie, także gorzowianie, natomiast dalekie miejsce i to była na pewno niemiła niespodzianka dla sympatyków z Torunia, zajął Emil Pulczyński. No ale bardzo liczy menadżer Kowalik, trener Zombik, na tego zawodnika w kontekście występów w lidze. No tak, początki sezonu bywają różne, czasami nie wszystko się układa, nie zawsze idealnie zawodnik wejdzie z ustawieniami, ze sprzętem, z sobą, z własną jakby taką mentalną stroną w sezon i bywa różnie. Natomiast bardzo często zdarza się, że taka nakręcona wręcz chęć zdobywania punktów, zwyciężania pozwala zawodników do czasami na skraju, powiedzmy, na krawędzi jazdy i to różnie czasami się kończy, zwłaszcza na początku sezonu, na zawodnicy są narażeni na takie przekraczanie pewnej bariery. Adrian Cyfer na naszych ekranach w kasku czerwonym. W poprzednim sezonie z Bartoszem Zmarznikiem parę juniorską tworzy Łukasz Cyran. No a pod koniec sezonu trener Paluch postawił właśnie na Adriana Cyfera. No, teraz Cyran
będzie jeździł w pierwszej lidze, tam ma się odbudować. Zobaczymy, jak spisywał się będzie Adrian Cyfer. Emil Pulczyński, kask żółty, Bartosz Marznik, kask niebieski, Kamil Pulczyński, kask biały i Adrian Cyfer w kasku czerwonym. A więc pierwszy bieg na torze w Gorzowie przed nami. Możemy zaczynać nowy sezon tutaj na stadionie Jancarza. No i lepsi ze startu goście, Bartosz Marznik, ale on się wygina i chyba wyprzedzi Pulczyńskiego, tak. A Cyfer wyprzedza Kamila Pulczyńskiego. Znakomicie bracia Pulczyńscy wystartowali, ale już ta przeciwległa prosta zupełnie lepsza w wykonaniu gospodarzy. No i jadą na 4 do Dewoke jak na razie. Bartosz Zmarznik, no on tutaj czuje się znakomicie właśnie w meczu z Unimaxem. W zeszłym sezonie zaliczył swój pierwszy komplet punktów. No i teraz ułożyło się to wszystko. Tak, jadą zawodnicy jeden za drugim, jeszcze szarżuje tam z tyłu, widzicie Państwo, Kamil Pulczyński chcąc wyprzedzić Adriana Cyfera, chcąc zdobyć chociaż jeden punkt, ale będzie to bardzo trudne, to już jest ostatnie okrążenie, no i odległości pomiędzy zawodnikami są bardzo, bardzo duże. Zmarznik, drugi Emil Pulczyński, trzeci Adrian Cyfer i czwarty Kamil Pulczyński, a więc otwarcie dla pary gospodarzy. Myślę, że to chyba nie jest niespodzianką. Poczekajmy na potwierdzenie. Zmarznik, Emil Pulczyński, Cyfer, Kamil Pulczyński. 4 do 2 dla gospodarzy. No i to jest oczywiście wynik meczu. Bardzo ładny start braci Pulczyńskich. Wydawało się w pierwszym momencie, że to oni będą dyktować warunki w pierwszym łuku. Jednak dobry dociąg ze Zmarznika do łuku, wpuszczony głęboko motocykl. Wręcz taka bardzo dynamiczna forma, wykontrowany motocykl, bardzo szybki powrót do wewnętrznej części toru i wejście pod prawy łokieć Emila Pulczyńskiego. No, widać tutaj spasowany motocykl Zmarznika, który jest na tyle szybki, że w zasadzie po tym ataku Zmarznik mógł się już bawić tylko na motocyklu, swobodnie sobie podnosząc przednie koło, prowadzić się, dowożąc 3 punkty dla własnej drużyny. No tak, tutaj gorzowianie trenowali jeszcze dzisiaj w południe, jak mi poinformował mechanik gorzowskiej stali Henryk Romański. No i widać, że jakieś wnioski wyciągnęli z tego treningu, bo start, jak zauważyłeś, para gorzowska wyraźnie przegrała. Przegrała, natomiast te motocykle widać są dopasowane jakby do rozpędzania się. Być może to był jakiś błąd Zmarznika, czasami tak bywa, że nie idealnie nie stanie w dobrym miejscu motocykl przy ten pierwszy moment, jakby nie zazębi się z torem i stąd strata. Już mamy zawodników na torze, którzy wystąpią w drugim biegu. Adrian Miedziński, czyżby zmiana motocykla? Tomasz Golub w kasku czerwonym, jeszcze ostatnie poprawki też. Michael Jebsen-Jensen, no na pewno ważny dla niego pojedynek. Przecież ostatnie sezony spędził w Toruniu, a od tego sezonu jeździ dla Gorzowia. No i stawkę uzupełni Mateusz Lapkowski. Rozmawiałem z trenerem Janem Zombikiem na temat jego syna Karola. Mówił, że Karol też nie ma motocykli na razie na takie przyczepne tory, że ma motocykle na twardą nawierzchnię. Stąd właśnie Mateusz Lampkowski dzisiaj w składzie. No bo tutaj ten numer drugi to taki był języczek uwagi i taki słabszy punkt drużyny toruńskiej, na co wskazywał trener gospodarzy Piotr Paluch. No tak, no, tak jak mówiliśmy, różnie to bywa z tym wejściem w sezon słabszy. Nie ma motocykli, nie ma dzisiaj silników, być może przygotowanych na przyczepne tory. No to jakiś błąd pewnie nastąpił w dobieraniu tunera, czy też jakby w przygotowaniu samych silników, bo podstawą jest to, by jednak szukać, jakby mieć przygotowane alternatywy na ciężkie, czy też łatwiejsze tory. Tomasz Golub w kasku czerwonym, Adrian Miedziński w kasku żółtym, Michael Jebsen-Jensen w kasku niebieskim i Mateusz Lampkowski w kasku białym. To jest obsada biegu drugiego. No i ciężkie zadanie Adriana Miedzińskiego na pewno czeka w tym wyścigu. Ale popatrzmy, nikomu oczywiście szans tutaj nie odbieramy. Golub Miedziński, no proszę, jak fantastycznie poradził sobie Miedziński. No i również Mateusz Lampkowski, popatrzmy, ale już dociąg Tomasza Goluba i jest pierwszy, a atakuje Jebsen-Jensen, walczy z Adrianem Miedzińskim o drugą pozycję. No i kto? Miedziński czy Jebsen-Jensen?
Miedziński, czy Jeprzen Jensen, ależ jadą znakomicie ramię w ramię. No i teraz Duńczyk troszeczkę wysunął się do przodu, stracił rytm jazdy zupełnie. Adrian Miedziński, co też tam się porobiło? Prowadził Miedziński po starcie zdecydowanie, a teraz jedzie na trzeciej pozycji. No i wygląda na to, że to wszystko zakończy się zdecydowanym zwycięstwem pary gospodarzy 5-1. To już jest ostatnie okrążenie. No i proszę, Tomasz Golob prowadzi, Jeprzen Jensen jest drugi, Miedziński daleko, daleko z tyłu, a przecież zupełnie, zupełnie inaczej to wyglądało po starcie, jeszcze na przeciwległej prostej. Wygrywają gorzowianie podwójnie, trzeci Miedziński, czwarty Lapkowski, który też nieźle wystartował. Będziemy to za chwileczkę analizować i zastanawiać się, jakie to pułapki na drużynę z Torunia czekają dziś na gorzowskim torze. Golob, Jeprzen Jensen, Miedziński, Lampkowski 5-1 i już 9-3 po dwóch biegach. No i popatrzmy na start, na pierwszy łuk, na pierwsze okrążenie. Co też tam się działo? Proszę zobaczyć, bardzo dobry start Miedzińskiego, który zamyka Tomasza Goloba, wręcz ściska go w krawężnik. Tomasz Golob musiał na chwilę przycisnąć gaz, by nie doszło do kolizji. Natomiast Adrian Miedziński tutaj bardzo mocno musi wykontrolować motocykl, by wrócić do krawężnika. Motocykl brakuje mocy, musiał zamknąć gaz na chwilę, by nie przerzucił motocykl Adriana do, jakby do zbyt wysoko, jakby nie powędrował do góry. To natychmiast wykorzystali gospodarze, którzy płynnie jechali. Widać było tą różnicę, jak natychmiast nabrali prędkości. I tu jest jeszcze walka między Miedzińskim a Jensenem. Bardzo ciasno jednak cały czas. Mam takie wrażenie, że Toruń popełnia tutaj pewien błąd w tej chwili. Te motocykle ze startu są dobre, ale w trasie są troszeczkę chyba za słabe. Natomiast motocykle gorzowian się rozpędzają na trasie. Być może za chwilę Torunianie będą korygować to przełożeniami. To będziemy świadkami troszeczkę innej jazdy na dystansie. Natomiast w tej chwili widać, że to raczej gorzowianie odjeżdżają, mówiąc kolokwialnie, w trasie Torunianom. No tak, bo tutaj start i pierwszy łuk jeszcze dobrze układa się dla gości, a potem jakby wszystko się sypie, prawda? Czegoś brakuje motocyklom po prostu. No zobaczymy, jak to będzie dalej. No teraz szansa duża dla zespołu Unibaxu za sprawą tych dwóch gentlemanów. To są Chris Calder w kasku żółtym i Dercy Ward w kasku białym. W dwumeczu pól z Coventry Dercy Ward 12 i 18 punktów. Chris Calder 15 i 8. Zwyciężył Calder w turnieju Sheffield po żegnaniu Shena Parkera. No ale w zespole gospodarzy też dobrzy zawodnicy. W kasku czerwonym zobaczymy Mateja Żagara, a w kasku niebieskim rekordzistę toru w Gorzowie Nilsia Christiana Iversena. 59 sekund 71 setnych. To jest rekord toru z 11 września 2011 roku. I jeszcze jakieś poprawki przy motocyklu właśnie Iversena, który podjeżdża już pod linię startu. No i jeżeli chcą goście zaistnieć w tym meczu i powalczyć o zwycięstwo, no to czas na kontrnatarcie. No i kiedy, jeśli nie w tym biegu, w którym jedzie ich dwóch znakomitych zawodników. Calder kask żółty, Żagar kask czerwony, Ward kask biały, Iversen kask niebieski. No i nie przyjąłbym zakładu, jaka będzie kolejność w tym wyścigu? No być może Torunianie będą jakby powielać błąd w pierwszej serii wyścigów, ale przekonamy się za chwilę. Chris Calder. Nie wyszło mu pierwsze Grand Prix, pierwszy turniej Grand Prix w Nowej Zelandii. No na pewno stać go na dużo, dużo więcej, także w polskiej Enea Ekstralidze. No ciekawy dla mnie jest ten wyścig. Przekonamy się, co ten Toruń dzisiaj jeszcze może tutaj zrobić na arenie imienia Edwarda Jancarza. No i już za chwilkę start, jeszcze troszeczkę Nils Christian Iversen tam marudził przed taśmą, ale już zastygli. No i kto teraz szybciej? Iversen jedzie pierwszy, a został z tyłu Matej Żagar, no ale proszę, już Matej Żagar jest przed Calderem. Warczy jednak Dercy Ward kapitalnie po zewnętrznej, chyba wyjedzie na pierwszą pozycję. Dercy Ward czy Nils Christian Iversen, ale się jadą, no ale po wewnętrznej Iversen, proszę, wypchał Australijczyka, który spadł na trzecie miejsce. Teraz próbuje wyprzedzić Żagara, ale nie daje rady. No i tak to się znowu układa.
znowu z przodu gorzowianie, no i będą musieli chyba zawodnicy sztab szkoleniowi gości tam dobrze zastanowić się w parku maszyn, co robić w dalszej części meczu, ale walczy Etercy World, to mi się podoba, proszę, już jest przed Czagarem, a więc nie odpuszcza, więc można tutaj piekielnie szybkich zawodników z Gorzowa wyprzedzać. Ostatni wyraż, a więc czyżby 4-2, ale mogło być 5-1 dla miejscowych, a tak jest 4-2. Nils Christian Iversen, za nim z czwórką Dercy World, trzeci Matej Żagar i czwarty Chris Holder, i myślę, że będzie nerwowo w obozie Unibaxu. Iversen, World, Żagar, Holder 4-2 i już 13-5 prowadzą po tym biegu gorzowianie. A teraz jego najciekawsze fragmenty. Pierwszy bardzo dobry start Iversena, który zamyka w zasadzie całą stawkę w wejściu w łuk. Swobodnie wychodzi na prowadzenie. Tutaj w międzyczasie trochę zmieszany Ward kompletnie pogubił się w tej sytuacji, w której, jakby, się znalazł. I walka między Holderem, między Wardem a Żagarem bardzo ciekawie wyglądała przez cztery okrążenia. W zasadzie zawodnicy byli bardzo blisko siebie. Tutaj jeszcze próbował właśnie szarżować Ward, którego błąd wykorzystuje natychmiast Żagar. I później była zmiana miejsc, cały czas walka trwała, teraz w tym momencie jest próba wypchnięcia właśnie Żagara. Żagara lekko podnosi na jedno koło, tutaj musiał przytrzymać motocykl, przyknąć gaz na sekundę, to natychmiast wykorzystuje właśnie Ward, który wskakuje mu od krawężnika i już utrzymuje swoją drugą pozycję do końca wyścigu. No, ciekawy wyścig. Widać było kilka błędów, być może one wynikają z tego, że te motocykle jeszcze to nie są doregulowane do tej nawierzchni i nie słuchają się tak do końca, jak chcieliby tego zawodnicy. Mamy rezerwę w biegu czwartym. Emil Pulczyński za swojego brata Kamila i będzie to rezerwa taktyczna, bo goście przegrywają w tym momencie różnicą 8 punktów, a więc nie ma na co czekać, trzeba wykorzystywać każdą nadarzającą się możliwość. No i widzimy, że Emil Pulczyński w kasku białym wyjeżdża na tor. W kasku niebieskim Bartosz Zmarznik, tam chyba jego brat obok, Piotr Paluch, trener tam nam też przemknął. No a to w kasku żółtym Ryan Sullivan i jeszcze nie widzieliśmy Krzysztofa Kasprzaka. Jest Krzysztof Kasprzak, oczywiście z całym teamem w Gorzowie, z bratem Robertem i z tatą, no, taka Zenonem. Ekipa trochę nierozłączna, która w sumie buduje ten wynik razem i to od lat efekty tego widać. I Bartosz Zmarznik wyjeżdża również na tor. No więc zobaczymy, w jakiej dyspozycji na przednówku jest Ryan Sullivan, lider i kapitan drużyny toruńskich Aniołów. Jak na razie jego zespołowi się nie wiedzie, trzy biegi i trzy biegi przegrane. No i tutaj widzimy, że podjeżdża pod taśmę Krzysztof Kasprzak, a tutaj jeszcze jakieś problemy delikatne z motocyklem Bartosza Zmarznik. No ciekawie ten bieg się nam zapowiada. Ciekawie, będziemy mieli chyba taki egzamin ligowy właśnie Krzysztofa Kasprzaka, bo ten jego, oczywiście znamy go z toru, w Gorzowie potrafił jeździć bardzo dobrze w zawodach rangi światowej, no ale liga troszeczkę inaczej wygląda. Zmarznik, Sullivan, Kasprzak i Emil Pulczyński, przypomnę, z rezerwy taktycznej za swojego brata bliźniaka Kamila. Tutaj też każdy bieg jest możliwy, na pewno Ryan Sullivan obserwował starty kolegów, na pewno próbował ustawić swój motocykl tak, aby go dopasować do tej specyficznej dziś nawierzchni. No i zobaczymy. Sullivan z Marzlik. Sullivan pierwszy. Ale atakuje po zewnętrznej Kasprzak, po wewnętrznej z Marzlik. No tam jest jakaś ścieżka. Musi być, bo proszę, Sullivan z pierwszego miejsca spada na trzecie. No coś nieprawdopodobnego, żeby zawodnik tej klasy tak się dał ograć rywalom. Marznikowi i Krzyśkowi Kasprzakowi. Jechał pierwszy, wydawało się niezagrożenie, a tutaj jakaś przyczepniejsza ścieżka, gdzieś mniej więcej 2 metry od krawężnika.
No i 5 do 1 znowu dla gospodarzy, ależ zaskoczyli torem zupełnie tutaj na tej przeciwległej prostej zawodników drużyny przyjezdnej. I bardzo Smarzyk, proszę, ile ten młodziutki jeszcze zawodnik potrafi. Jedzie pierwszy zdecydowanie i ja mam takie wrażenie, że ta przewaga pary gorzowskiej na tę drużynę gości zdecydowanie się powiększa. Czyżby więc powtórka z meczu z poprzedniego sezonu, tego o trzecie miejsce? Poczekajmy jeszcze z takimi wnioskami, ale otwarcie spotkania zdecydowanie dla miejscowych. Bartosz Zmarzlik i Krzysztof Kasprzak, zadowolony Krzysztof z tego pierwszego biegu w oficjalnym meczu swojej nowej drużyny. Saliwan dopiero trzeci, Emil Pulczyński czwarty. No i zobaczmy, 18-6 dla drużyny gospodarzy. Mamy powtórkę z rozrywki tak naprawdę, bo proszę zobaczyć, bardzo dobry start Toronina, po raz kolejny Toronianie z przodu w zasadzie w pewnym momencie. Co się dzieje? Natychmiast prędkości nabierają zawodnicy miejscowi, gorzowiani, które motocykle, które wręcz dostają jakby doładowania na prostej w stosunku do motocykli Toronian. Odjeżdżają. To ja cały czas odnoszę wrażenie, że jednak Toronianie cały czas błądzą z dopasowaniem mocy silnika czy motocykla do tej nawierzchni, że te motocykle są zbyt słabe i wtedy, kiedy trzeba się jeszcze rozpędzać, motocykle Toronian już mają dosyć, a gorzowiany dalej odjeżdżają, dalej nabierają prędkości. Ale zwróć uwagę, że właściwie wszystkie te udane ataki zawodników gorzowskich to jest przeciwległa prosta i to jest atak po wewnętrznej. A dlaczego tak jest? Dlatego, że motocykl najbardziej jest obciążony w pierwszym łuku, kiedy musi się rozpędzić od zera i to wyjście z pierwszego łuku, wtedy tak naprawdę do egzamin jest swego rodzaju egzaminowany jest motocykl, czy on ma siłę rozpędzić się na całej prostej, następnej, przeciwległej właśnie do startu. I tutaj egzamin zdaje motocykl gorzowian. To widać, że ta moc jest tak jak trzeba, a Torunianie po prostu się męczą. Ale to wydaje się wręcz nieprawdopodobne, żeby zawodnik Salivana spadał o dwie pozycje na jednej prostej, dawał się wyprzedzić, prawda? Dlatego mówię, że mam wrażenie, że cały czas są powielane jakby te same sytuacje i te same błędy. Przenosimy się do parku maszyn. Mówiłem o dobrym debiucie Krzysztofa Kasprzaka tutaj w drużynie Stali. No i teraz możemy posłuchać w wywiadzie z Mateuszem Karkoszką, co ten zawodnik ma do powiedzenia po swoim pierwszym starcie. Zaraz po tym biegu odstawił maszynę i podbiegł do naszego telewizora. Tam zerkał na powtórkę tego biegu. Jakieś wątpliwości? Co się wydarzyło, że chciałeś tak bardzo to zobaczyć? Przegrałem refleksowo start. Zawsze mam te pierwsze biegi, ciężko się rozgrzać. Próbuję to zrobić, żeby już na pierwszy bieg pojechać, tak do trzeciego wyścigu, ale no, dobrze, że uratowałem te punkty, bo no, refleksowo przegrałem. Krzyknąłeś do swojego teamu, chyba coś o oponach. Coś zmieniamy? No, trzeba coś zmienić, bo nie mam momentu, tak, ale będzie dobrze. Ten sezon jestem pozytywnie nastawiony do przodu. Z Bartoszem Zmarzlikiem widać, że rozumieliście się na tym torze. Ta atmosfera w zespole chyba wpływa na to, jak prezentujecie się na torze. Tak, jesteśmy kumplami. Ja, Matej, Tomek, Bartek, całą zimę razem na krosie jeździliśmy. Atmosfera jest super, tylko teraz dobry wynik i dla sponsorów, i dla kibiców, i dla działaczy. Dzisiaj powiedziałeś prezesowi tutaj w parku maszyn: panie prezesie, jadę dla pana, prezesowi Władysławowi Komornickiemu. Trzeba słowa dotrzymać. Tak, pan prezes bardzo wiele zrobił do tego miasta i dla klubu i no, dzisiaj jadę zawody dla niego, ponieważ odchodzi, ale miejmy nadzieję, że zostanie z nami. Krzysztof Kasprzak, jak na razie, proszę państwa, bardzo przyzwoicie, dziękuję pięknie, tyle z parku maszyn. Zadowolony Krzysztof Kasprzak, trudno się dziwić, dobry bieg w jego wykonaniu, no i jego drużyna jak na razie bardzo, bardzo wysoko prowadzi, przeszczęśliwi gorzowscy kibice. No i Ryan Sullivan, tak jakby głaskał motocykl, prawda? Podejrzewam, że tutaj jest sporo zmian w tej chwili, widać Zębatkę News Mechanic. To są właśnie te korekty, które zawodnik wprowadza po pierwszym wyścigu, kiedy widzi, że jest bardzo, że tak powiem, bardzo błądzi, bo to nie błądzi troszkę, tylko tak naprawdę bardzo błądzi, bo zawodnicy gorzowian odjeżdżają i to natychmiast od niego. I trzeba szukać, ryzykować czasami. I bez kozery pokazujemy Sullivana, bo on pojedzie w wyścigu piątym. To będzie rezerwa taktyczna za Mateusza Lampkowskiego, a to Zenon Kasprzak w rozmowie z zawodnikami gorzowskimi. Popatrzmy po pierwszej serii startów, jak wygląda dorobek punktowy zawodników. Dercy World 2 punkty, Emil Pulczyński 2, ale w dwóch startach. Adrian Miedziński, Ryan Sullivan po jednym, a Mateusz Lampkowski, Chris Holder i Kamil Pulczyński na razie bez punktowych zdobyć. No i drużyna gorzowska, to tych punktów znacznie więcej oczywiście. Bartosz Zmarzlik, 2 biegi i 2 wygrane. Tomasz Golob, 3 punkty. Nils
Christian Iversen, Michael Jebsen-Jensen i Krzysztof Kasprzak po dwa punkty, Matej Żagar, Adrian Cyfer po jednym punkcie. I jeszcze raz przeniesiemy się do Parku Maszyn, tym razem miły gość Filipa Trzanowskiego. A ze mną Karol Ząbik, Unibak Toruń to prawdziwy team spirit, prawdziwy zespół. Karol tutaj pomaga, chłopaki z teamu Darciego Warda pytali się, czy podczas przerwy leją wodę. Ty błyskawicznie podbiegłeś, zobaczyłeś i podpowiedziałeś kolegom, jak to wygląda. Znaczy, jesteśmy drużyną, staramy się funkcjonować na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wierzę w to, że to się sprawdzi. Bardzo trudny początek, Karol, jakieś refleksje na gorąco. Nie do końca zawsze ten tor gorzowski leżał toruńskim zawodnikom. Kluczem do sukcesu jest tutaj, szczególnie na pierwszym łuku, jak widać, wyjście przy krawężniku, co pokazał Tomek Golob i Bartek Zmarzlik. Wydaje mi się, że chłopacy dadzą radę, ustawią odpowiednie przełożenia i będą jechać lepiej niż do tej pory. No właśnie, bo refleksowo na starcie jest nieźle, tylko przy tym to jeździe już tam jest kłopot. No jest spancyk na pierwszym łuku, który trzeba rozgryźć i wiadomo, jechać do przodu. Trzymaj gaz, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No więc duch w narodzie toruńskim nie ginie. Cały czas wierzą goście, że tutaj jeszcze wiele może się zdarzyć. No tak, dopiero 4 biegi za nami. Początek nie najciekawszy, ale dużo wyścigów jeszcze przed nami. Trzeba mieć świadomość, że każdy z tych zawodników no, nie miał próby toru. To była swego rodzaju próba toru, ten pierwszy wyścig i wiele zmian, być może inny motocykl, być może inne ustawienia spowodują, że będzie się dużo lepiej jechać zawodnikom, no, gościom niż w poprzednich wyścigach. No to może warto wrócić jednak do próby toru. Różnie to bywało, bywały to próby toru dokonywane przez jednego zawodnika. Pamiętasz doskonale, że były takie próby toru, że wszyscy zawodnicy mogli z nich skorzystać? To tak. Chyba dobre, tak? To znaczy, chyba na pewno, natomiast teraz w dobie transmisji telewizyjnych tutaj no, pewnie można by to było jakoś rozgraniczyć. Natomiast no, regulamin widać idzie w innym kierunku. Raczej błędy, zawodnicy za błędy są karani słabą zdobyczą punktów. I nie ułatwia się im życia, tylko wprowadza się nowe tłumiki i wiele innych rozwiązań. Wyścig piąty przed nami. Matej Żagar już robi sobie miejsce do dobrego startu. Pojedzie w parze z Nilsem Christianem Iversenem. To w kasku żółtym Adrian Miedziński. No i nie pojedzie Mateusz Lapkowski, ale Ryan Sullivan. Adrian Miedziński wystąpił również w angielskiej lidze Elite, tam na pole dwa razy zdobył po 8 punktów, no więc takie przyzwoite całkiem występy, no ale Państwo doskonale wiecie, występy w lidze angielskiej czy szwedzkiej nie zawsze przekładają się na wyniki w polskiej ekstralidze. No i kask biały Ryan Sullivan, a więc Miedziński, Iversen, Sullivan oraz Żagar, który pojedzie z pola czwartego według rozpiski drugiego zestawu startowego. No i czy po tej przerwie zawodnicy z Torunia odrobią chociaż część strat w tej pierwszej fazie meczu? Zobaczymy po tym biegu. Znakomicie Żagar z czwartego pola. Tam próbuje Sullivan się wcisnąć, no ale jak pojedzie szeroko, to nie da rady zawodnikowi w kasku niebieskim, a jest nim Iversen, bo to już poprzednie biegi pokazały, że nie można jechać tam szeroko. Sullivan jakby tego nie wiedział. No i proszę, kolejny bieg na 5-1, ależ mocni są gospodarze w dzisiejszym spotkaniu. Robią co chcą, jeszcze przegrywali starty na początku, a teraz kapitalnie wystrzelił jak z katapulty Żagar do tego biegu właśnie. No i teraz zdecydowanie prowadzi. No i popatrzmy, zobaczcie Państwo teraz właśnie, jaka to jest olbrzymia różnica. To jest różnica klasy pomiędzy zawodnikami gorzowskimi a tymi z Torunia. Zupełnie tak, jakby to był mecz zespołu ekstraligowego z drużyną z niższej klasy rozrywkowej. Tak to na razie trzeba powiedzieć. Z całym szacunkiem i sympatią do drużyny toruńskiej, nie istnieje w tej fazie meczu na stadionie w Gorzowie. Żagar, Iversen, trzeci Sullivan i na miejscu czwartym dopiero Adrian Miedziński. Fatalnie to się dla Torunian zaczęło. 5-1, 23-7 dla gospodarzy.
Tak, rzeczywiście, nie radzą sobie Torunianie. Rewelacyjny start Zagara, który wchodzi pierwszy włók. Tutaj jest jazda, przemyślana jazda Iversena, który kontroluje bardzo mocno motocykl, wraca do krawężnika, skraca tą jazdę i wychodzi przed dwójkę Torunian. Chyba zaskoczeni trochę tą sytuacją, natychmiast spadają na ostatnie pozycje i ta przewaga tylko rośnie między zawodnikami Gorzowa a Torunia. O, dziwnie to wygląda rzeczywiście, bo takie nazwiska w Toruniu tutaj nie powinny aż tak błądzić, nie powinno aż to tak źle wyglądać. Zobacz, jaki jest dystans pomiędzy zawodnikami z Gorzowa a Torunia. Myślę, że tutaj nie różnicowałbym lig, natomiast jest taka teoria, niektórzy próbują ją kreować, że czasami błędy Torunian na wyjeździe wynikają z tego troszeczkę innego toru, który mają u siebie, krótszego, mniejszego i te motocykle gdzieś tam nie do końca potem umią dostosować na wyjazdach. Matej Żagar zwyciężył w biegu, więc w nagrodę jego profil, Mistrz Europy 2004 rok, wielokrotny mistrz Słowenii. No i dobrze, że Bałkany też mają mocnych przedstawicieli w sporcie żużlowym. Wprawdzie nie jest ich przesadnie wielu, delikatnie rzecz ujmując, no ale są, to jest najważniejsze, jakoś ubogacają tą geografię sportu żużlowego. To jest potrzebne tak naprawdę dla rozwoju tego sportu, by z różnych regionów Europy, świata byli zawodnicy, kreowali u siebie jakby rozwój tego sportu, dawali sygnał młodym ludziom, żeby szli za nim, tak, czerpali tak naprawdę z nich jako z wzorca, bo to powoduje, stymuluje rozwój nie tylko żużla, ale wszystkich dyscyplin. Jak są tak tacy, że tak powiem, idole lokalni, to gdzieś to wszystko liderzy zaczyna żyć, liderzy, tak, zaczyna to żyć. Przed chwileczką Dercy Ward na naszych ekranach nie wyglądał na specjalnie zmartwionego Australijczyk. No i teraz znowu Holder z Wardem. Oni swój pierwszy bieg przegrali 2-4. Teraz dostają kolejną szansę. Przeciwko nim Krzysztof Kasprzak, no i Adrian Syfer w kasku niebieskim. Jacek Filip, jak widzimy, w boksie jednego z zawodników, znany mechanik. No i jeszcze jakieś prace przy motocyklu Warda właśnie. Za chwileczkę bieg. Jakieś problemy z taśmą startową mieliśmy przed chwilą. Nierówno idzie ta taśma startowa, stąd jest ta przerwa, nie dlatego, że zawodnicy są niegotowi do tego wyścigu. Robercie, mamy troszkę czasu, to może tak szybciutko przeanalizujmy te pierwsze spotkania, bo już 4 mecze się zakończyły. Ja tylko przypomnę, zwycięstwo zdecydowane i wysokie Tarnowian nad drużyną z Wrocławia. Zwyciężyli Beniaminkowie dzisiaj, Lotos wygrał z Marmą Rzeszów, a Polonia z Falubazem Zielona Góra. No i Unia Leszno, która była zdecydowanym faworytem w pojedynku z Włókniarzem Częstochowa, wygrała, ale tylko różnicą 8 punktów. No tak, jeżeli mówimy o Tarnowie, myślę, że tutaj chyba dużego komentarza nie trzeba dorabiać do tej sytuacji. Taka sportowa zemsta za ten pojedynek w zeszłym sezonie. Jest to zespół, do którego pozyskano 3 aktualnych mistrzów świata. To chyba takie sytuacje to chyba są rzadkością, ale nie jeżeli w ogóle były kiedykolwiek w historii polskiego żużla, więc to mówi samo za siebie. Może przerwiemy tą naszą wliczankę, wrócimy do tego tematu, bo mamy kolejnego gościa w parkingu, a jest nim junior z Torunia Emil Pulczyński. Szanowni Państwo, Emil Pulczyński, pierwszy start bardzo dobrze, w drugim było gorzej. Emil, co się dzieje? No takie podstawowe pytanie. No na razie chyba nikt nie wie, każdy zadaje sobie to pytanie. No na razie nie jest wesoło, mam nadzieję, że znajdziemy optymalne ustawienia motocykli i ścieżki jazdy i mam nadzieję, że no odrobimy kilkanaście punktów. No właśnie, teoretycznie wszyscy wiedzą, jak tutaj jechać w Gorzowie. Nie można z pierwszego łuku za szeroko, trzeba wąsko uciekać w krawężnik, a w praktyce jest to trudne dla Waszej drużyny. Z czego to wynika? Adrenalina, nerwy? Na pewno jest duża presja. Wiadomo, że chcieliśmy troszkę zmazać plamę sprzed roku, gdzie przegraliśmy tutaj 60-30 i no na razie nam się to nie udaje, ale mam nadzieję, że pozbieram się do kupy i naprawdę będzie fajny żużel. A ten tor jaki jest? Tak o sekundę gorszy od rekordu toru Nilsa Christiana Iversena. On jest taki przyczepnawy, czy jak to wygląda? Miejscami jest twardy, miejscami jest przyczepny. No tor jest równy dla wszystkich i gospodarzy, wiadomo, są lepiej obejrzeni na tym torze, lepiej spasowani. No my będziemy starali się robić wszystko, co w naszej mocy. Głowa do góry, dziękuję.
Dziękujemy za tą rozmowę. Chris Kolder przygotowany do startu. Cały czas widzę jeszcze tak spoglądając poza monitor, że trwają prace przy tej nieszczęsnej taśmie startowej. No może teraz sędzia zrobi próbę i będzie wszystko ok. No wygląda na to, że wszystko w porządku, Robercie, więc jeszcze szybciutko w Lesznie niespodzianka, że włókniarz tak mocno postawił się Unii. No i czy możemy uznać za niespodzianki wygrane Beniaminku na własnych torach? Własny tor, gdański tor jest torem też specyficznym. Wielu zawodników będzie miało tam problem zdobywać dużej ilości punktów. Stąd wydaje mi się, że będziemy często obserwować sytuację, gdzie Gdańsk będzie sprawiał niespodzianki właśnie na własnym torze. No, Bydgoszcz wygrała z mistrzem Polski, było nie było. Tak, no Beniaminkowie no, robią niespodzianki pewnie. No, ciekawie się zapowiada sezon. Być może nasze typy, czy w ogóle typy specjalistów wskazujące kilka drużyn, ale właśnie nie Beniaminki do ewentualnej walki o medale, być może nie będą trafne, tak jak kiedyś to Unia Tarnów zrobiła, jak w 2004-2005 roku, w zasadzie jako Beniaminek zdobyła Mistrzostwo Polski dwa razy z rzędu. 2004 roku jako Beniaminek, tak oczywiście. Więc poczekajmy, może rzeczywiście jakaś niespodzianka w tym roku będzie miała miejsce, aczkolwiek no, przy aktualnym składzie Tarnowa uważam, że będzie to, będzie ciężko tą niespodziankę. No, zobaczymy, w Gorzowie też mają aspiracje, Falubas niefortunnie zaczął, ale to mocna drużyna, Toruń myślę się pozbiera, Leszno, Rzeszów będzie mocny, no u siebie każdy będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, a Włókniarz Częstochowa tak pięknie jadąc w Lesznie też pokazał, że może powalczyć o coś więcej niż tylko na przykład o utrzymanie się w Enea Ekstralidze. Wracamy do spotkania w Gorzowie. Chris Kolder, kask żółty, Dercy Ward, kask biały, to jest para gości, a gospodarze Krzysztof Kasprzak i Adrian Cyfer. No więc jakaś tutaj się pojawia iskierka nadziei dla gości na zwycięstwo, na remis, no bo w końcu jedzie ten najmniej doświadczony zawodnik w ekipie gospodarzy. No ale zobaczymy, Kasprzak tor pierwszy, obok Kolder, Cyfer w kasku niebieskim i tuż przy bandzie Dercy Ward, a więc australijska para gości przeciwko dwójce Polaków reprezentujących Stal Gorzów. Wyścig szósty. No jak to będzie na starcie? Kasprzak! Gdzie jest Ward? Kasprzak szeroko wywozi Holdera i wykorzystuje to Dercy Ward. Dercy Ward jedzie pierwszy. Krzysztof Kasprzak jest drugi. Chris Holder na miejscu trzecim i na miejscu czwartym Adrian Cyfer. Czyżby więc pierwsze parowe zwycięstwo gości w dzisiejszym meczu? Jeszcze nie przesądzajmy. Jeszcze będzie Krzysztof Kasprzak atakował Warda. Krzysztof Kasprzak i jak cień za Australijczykiem. To jest dosłownie 2, może 3 metry różnicy. Teraz jakby troszeczkę Dercy Ward odjechał Krzyśkowi, ale zobaczymy. Trzecie okrążenie za nami. Jeszcze jedno kółko, coraz bliżej. Młody Australijczyk zwycięstwa w tym biegu. Ward, Kasprzak drugi. A zobaczmy, jak daleko z tyłu jedzie Chris Holder. 0 w pierwszym biegu. No a teraz tylko 1, a więc fatalnie Chris Holder zaczyna sezon w polskiej ekstralidze. Dercy Ward zwycięża i to jest pierwsze zwycięstwo indywidualne zawodnika z Torunia w dzisiejszym meczu i pierwsze zwycięstwo pary toruńskiej także. 4-2, no ale po 6 biegach nadal prowadzą wyraźnie gospodarze 25-11. Mocna walka Kasprzaka z Holdera. Tutaj Kasprzak stara się wywieźć Holdera szeroko, tak naprawdę chyba zbyt mocno się nim zajął. Przez to wykorzystał natychmiast Ward, który przyciął do krawężnika. No i Kasprzak tym samym stracił w zasadzie gwarantowaną już pierwszą pozycję w tym biegu. Ward wygrał bardzo dobrą ścieżkę jazdy dla siebie. Kasprzak starał się, robił co mógł, rozpędzał motocykl szerzej, przycinał do krawężnika troszeczkę, niewiele to wniosło, mimo że był bardzo blisko Warda, jednak prędkość Warda już była na tyle duża, że Kasprzak nie był w stanie go wyprzedzić. Tak, no tutaj troszeczkę Krzysztof Kasprzak był między młotem a kowadłem, dlatego że walczył z Holderem, tak, wypchnął go na zewnętrzną, tak, Ward to wykorzystał. Różowo, zbyt mocno Holdera, nie pozwolił mu wyjść na pozycję, natomiast tak się zdarza, że ktoś inny wykorzysta taką lukę, która się pojawiła, zrobił to tym razem Ward. Ale Ward bardzo ładnie to przewidział, bo on tak początkowo miałem takie wrażenie, troszeczkę szerzej zamierzał zaatakować, to znaczy, zorientował się, że nie da rady, to znaczy, natychmiast pogodził się z tym trzecim miejscem na szczycie pierwszego łuku,
a potem świetnie to wykorzystał. Takie sytuacje, kiedy zdarza się dwóch liderów, że tak powiem, wyścigu, są do przewidzenia. Wiadomo, że oni będą przyklejeni do siebie w pierwszym łuku. Kasprzak zrobił to tak troszkę klasycznie. Wyjechał szerzej z Wardem na tyle, na ile mógłby zatrzymać, przepraszam, Holdera. Natomiast Ward no, mógłby to przewidzieć od razu w pierwszej fazie wyścigu, że tak to mniej więcej będzie wyglądało. Stąd ten ustawienie motocykla do krawężnika i próba jakby szukania ścieżki po krawężniku. No i oczywiście wygrał na tym. No i jak na razie to jest jedyny zawodnik, który nie zawodzi menadżera Kowalika, trenera Zombika i toruńskich kibiców, których spora grupa też przyjechała tutaj do Gorzowa. No, z 11 punktów całej drużyny Ward zdobył prawie połowę sam, bo 5, prawda? Tak, przed meczem. To świadczy o tym, że on jest w dobrej formie, ale że w kiepskiej formie są jego koledzy. No gdzieś błądzą. Cały czas uważam, że to chyba nie jest do końca formą podyktowany, jak bardziej z nieodpowiednim odczytaniem tej nawierzchni, która jest dosyć wilgotna i chyba zaskakująco wilgotna dla zawodników z Torunia. Muszą goście szybciej czytać, bo już połowa meczu za chwileczkę. Saliwan, kask żółty, Golob, kask czerwony, Emil Pulczyński, kask biały i Michael Jepsen-Jensen, przypomnę, zawodnik, który startował w barwach toruńskich Aniołów w kasku niebieskim. No i jaki będzie wynik biegu siódmego? Golob zdecydowanie z przodu i Jensen też. No i to pewnie skończy się źle dla ekipy toruńskiej. No teraz Emil Pulczyński zupełnie zatrzymany przez Ryana Sullivana. Stanął tak na moment jakby demonstracyjnie, bo miałem wrażenie, że Ryan Sullivan podjechał troszeczkę swojego młodszego kolegę. Będziemy to oczywiście za chwileczkę analizować. No ale najważniejsze, że z przodu są gorzowanie. Tomasz Golob jedzie spokojnie na drugiej pozycji, asekurując swojego młodszego kolegę. Zupełnie Ryan Sullivan kilkadziesiąt metrów z tyłu, a więc nic tutaj się nie zmienia na korzyść drużyny toruńskiej. No i zaczynam mieć takie wrażenie, że możemy mieć powtórkę z tego wrześniowego meczu, pierwszego brązowy medal w zeszłym sezonie. Jak na razie wszystko na to wskazuje. Jensen pierwszy, Golob drugi, Sullivan trzeci, Pulczyński czwarty. No i pewnie będą mieli troszeczkę sobie coś do powiedzenia w parku maszyn, a my tą sytuację przeanalizujemy. Jensen, Golob, Sullivan, Pulczyński 5-1, 30-12 po biegu siódmym meczu w Gorzowie. No i popatrzcie. Tomasz Golob i Jensen absolutnie wygrywają start w tym wyścigu. Wjeżdżają pierwsi w pierwszy łuk. Tutaj jest przypadkowa sytuacja między Sullivanem a Pulczyńskim. Ale to myślę, że tutaj nie było niczego specjalnego. Tutaj absolutnie motocykl po prostu niósł troszeczkę tak Sullivana, łapał przyczepności. Emil ciasto tam chciał wjechać, zobaczył, że to może być niebezpieczne. Stąd taka próba asekuracji ze strony Emila. Wyprostał motocykl raz, teraz już tego nie widzimy. Drugi raz by uniknąć ewentualnie jakiegoś mocniejszego pociągnięcia motocykla Sullivana, by nie doszło do szczepienia. Natomiast nam niczego złego raczej nie widzieliśmy. Troszeczkę jakby zajechał drogę swojemu młodszemu koledze Ryan Sullivan, chociaż pewnie nie uczynił On go nawet nie widział. Tak naprawdę był pewnie skoncentrowany na tym, by przyczepić motocykl maksymalnie do toru i ten motocykl dostawał takich skoków do przodu, a tym samym widzimy smarowany... Smaruje łańcuszek, tak? Przedni łańcuszek, który musi być jakby specjalnie dbany. Tak naprawdę jest to łańcuch narażony najbardziej na zerwania, na defekty. Zresztą bardzo często takie plagi, o których słyszymy, to właśnie są te przednie łańcuszki, które mają potężne obroty i dużą temperaturę. Mamy kolejną przerwę na kosmetykę toru. No i teraz kolejnym Państwa gościem przede wszystkim będzie Tomasz Golob. Tuż przed rozmową krzyknął, aż przyznam szczerze, że wiele osób tutaj w okolicy się mocno wystraszyło. Taka energia, takie emocje, jeszcze gdzieś tam to siedzi? No na pewno tak, zaczynamy sezon. Cieszymy się, że tak to wygląda i dołączyli do nas zawodnicy za jednego zawodnika. Wygląda to wyśmicie, szczególnie ten młody Jensen. Michael, no super, super, cieszymy się. No właśnie, miał problem ze startami przed sezonem, a tu jak po dotknięciu czarodziejskiej różdżki. Wyśmienite biegi z Tomaszem Golobem. No, staramy się jechać drużynowo, żeby jak maksymalnie jak najwięcej punktów zdobywać. I może tak wygląda, że sobie robimy uprzejmości, ale jeżeli jesteśmy z przodu, musimy na siebie uważać.
i tym bardziej przywozić każdy bieg na 5-7. Podpytywał tutaj Bartek Zmarznik, zanim przyszedł pan do naszego studia, co jeszcze zrobić? Pan coś tam szepnął, czyli jaki jest dzisiaj sukces, recepta na sukces podczas meczu z Unibucks? Jest taka, żeby współpracować razem, czy nie, znaczy... Jeżeli mogę czynić przysługę, to czynię i staram się bezbłędnie trafiać młodym chłopcom ustawienia na dany tor czy na daną chwilę. Warunki się zmieniają, tor się zmienia, więc oni jeszcze nie mają takiego doświadczenia. Staram się im pomagać. Obserwujemy to wszystko z parku maszyn. Te relacje pokazują, że i ścieżki szybkie przy krawężniku i bardzo szybkie przy bandzie. Ten tor na całości daje się ścigać? Myślę, że tak. Tor jest zawsze wyśmienicie przygotowany w Gorzowie i nie ma jednej drogi. Można jechać z zewnątrz, wewnątrz, środkiem, można mijać, można wiele rzeczy, można przygotować sobie każdy atak. Na tym to polega. Takie powinny być tory na Rzeszów. Mentor gorzowskiej młodzieży, proszę Państwa, Tomasz Golob. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle z parku maszyn. To ciekawa sprawa, o której powiedział Tomasz Golob, że można wyprzedzać z lewej i z prawej, jechać środkiem, tylko jakoś zawodnicy tej ekipy na razie tego nie odkryli. Podenerwowany strasznie Mirek Kowalik, no i ja się mu nie dziwię. No ale druga część meczu przed nami, Dercy World, to już tak niejako uprzedzając, pojedzie w rezerwie taktycznej w biegu ósmym, ale wcześniej jeszcze zdobycze punktowe zawodników. Dercy World 5 punktów, Ryan Sullivan 3 punkty w trzech startach, Emil Pulczyński 2 w trzech, Adrian Miedziński tylko 1 punkt, Chris Holder, to jest klęska, prawda? Mateusz Lampkowski i Kamil Pulczyński bez punktowych zdobyczy. Razem tylko 12, no i gospodarze, zupełnie inaczej to wygląda. Komplet Bartosza Smarzlika, po 5 punktów Tomasz Golob, Jebsen Jensen, 5 punktów również Iversen, 4 punkty Żagar i Kasprzak, 1 punkt Adriana Cyfera. I razem to jest punktów 30. No i Bartosz Smarzlik po raz kolejny wyjedzie na tor. No jak tak dalej pójdzie, to mecze z Unibucksem będą jego ulubionymi spotkaniami. Przynajmniej tu w Gorzowie. Rzeczywiście tak to wygląda. No, wygląda to wręcz nienaturalnie, bo forma Torunia dzisiaj ich jazda chyba zaskoczyła wszystkich, a najbardziej ich samych. Tego się na pewno nie spodziewali, że tak łatwo będą oddawać punkty. I teraz ciężko do końca to zrozumieć, czy Gorzów jest aż tak dobrze przygotowany do sezonu, czy Toruń jest tak naprawdę, ma jakieś zaległości. Z drugiej strony, ja tak sobie przypominam sparingi zespołu toruńskiego przed sezonem, a odbył ich kilka. No i tak przegrał dwa mecze z Bydgoszczą. Porażka w Grudziądzu, z Ostrowem bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Też porażka. Oczywiście sparingi to jest co innego niż mecz ligowy. Nie można tej takiej miary brać, no ale jednak. Być może był to jakiś sygnał, no bo tak wynik tego meczu dzisiejszego wskazuje, że coś na tym przednówku nie za bardzo dobrego dzieje się w Toruniu. No myślę, że to chyba nikt nie poznaje tej drużyny, tacy zawodnicy jak Holder, Sullivan, Miedziński, no to przecież to są zawodnicy tak naprawdę z Grand Prix na tym poziomie jeżdżący, więc tutaj dzisiaj absolutnie nie powiem, że się mordują, ale tak to wygląda, że bardzo się męczą. Bardzo się męczą, no tak, za wyjątkiem Morda właściwie cała tak. Drużyna toruńska jeździ bardzo, bardzo pasywnie, zresztą mamy 7 biegów za nami. I tak jeszcze analizując zdobycze punktowe, jedno zwycięstwo indywidualne, Dercy World pierwsze i drugie miejsce, Emil Pulczyński drugie miejsce w biegu juniorów, a poza tym wszyscy zawodnicy toruńscy albo miejsce trzecie, albo miejsce czwarte. No to o czym świadczy. Dercy World pojedzie z rezerwy taktycznej w kasku białym za Mateusza Lampkowskiego, więc awizowana przeze mnie zmiana. Krzysztof Kasprzak, kask czerwony, Adrian Miedziński, kask żółty i Bartosz Zmarznik, kask niebieski. Tak to wygląda w biegu ósmym. Również bardzo ciekawy zestaw tego biegu. No i za momencik przekonamy się, co ta przerwa dała przyjezdnej ekipie. A Kasprzak i Zmarznik, oni będą z przodu. Pantery dalszego Warda, ale on próbuje po wewnętrznej, o właśnie, sposobem koszowskim i przebił się na drugą pozycję. Walczy również o swoje Adrian Miedziński, ale na razie nie daje rady. No i teraz Dercy World
grupowe wnętrze, ale bardzo mocno rozpędzony przy bandzie junior Korzowski i jest pierwszy Bartosz Dersi, Ward drugi, Krzysztof Kasprzak jeszcze wmieszał się cały czas do tej rywalizacji, a więc będzie ciekawie. Dersi, Ward jest bardzo konsekwentnie, ucieka tam Australijczykowi pod prawym ramieniem, takie jakby sobie wymierzył, jak ma jechać, tak jak od cyrkla odmierzał Gorzowski junior, jak jechać, aby zwyciężyć. Teraz już ma większą przewagę nad Australijczykiem, a to już jest ostatnie okrążenie. Jeszcze Kasprzak będzie próbował, ale chyba nie da rady, a więc to kolejne zwycięstwo Gorzowian, ale teraz 4-2. Bartosz Marsik, kapitalny kolejny bieg tego młodziutkiego zawodnika. Wielki, wielki talent, dojrzewa jeszcze, a może już dojrzał w Gorzowie. Drugi jest Ward, trzeci Kasprzak i na miejscu czwartym Adrian Miedziński, 4-2 po 8 biegach. Już różnicą 20 punktów prowadzą gospodarze. Coś nieprawdopodobnego, wręcz. Wręcz, dokładnie. Bardzo dobry start Gorzowian. Kasprzak i Zmarznik natychmiast wchodzą na prowadzenie. Tutaj Ward, który konsekwentnie próbuje szukać tej przyczepności po samym krawężniku. Znajduje ją, wyskakuje przed Kasprzaka. Też motocykl wręcz na jednym kole momentami wyrywał do przodu. Kasprzak troszkę wycofał się z tej sytuacji, bo ona rochowała jakby na różne scenariusze. W związku z tym jakby taktycznie było lepiej schować się tutaj. Jednak nie był w stanie odzyskać już tych dwóch punktów, tego punkta, którego stracił w tej walce z Wardem. Bardzo ładna jazda Warda. To jest taki, można powiedzieć, w tym momencie perełka na tle drużyny toruńskiej. Dzisiaj jedzie skutecznie, ofensywnie, potrafi wyprzedzać. No i przede wszystkim, no aż się miło patrzy na jego jazdę dzisiaj. Natomiast dwa słowa o Zmarzliku. Ten zawodnik już dłuższy okres czasu sygnalizuje dobrą jazdę. Pamiętam, że już chwilę trwała współpraca z Tomaszem Golobem, bo przecież Tomek Golob oferował tutaj swoją pomoc Zmarzlikowi i no te dorady widać, można powiedzieć, ta ręka Tomasza gdzieś tam jest widoczna i sprzęt, który jest bardzo szybki i technika jazdy poprawna, taka dynamiczna, no na pewno się może podobać. KS Stal Gorzów, korona wielkości się mieni i nic nigdy tego nie zmieni. Olbrzymie zainteresowanie w Gorzowie z Speedwayem. No nie dziwię się, mając tak dobrą drużynę, taki piękny stadion, imprezy, przypomnę, w sobotę, będziemy jeszcze o tym mówić, mecz Polska, reszta świata, rewanż tutaj w Gorzowie, transmisja na naszej antenie Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Ponad 5000 karnetów sprzedano przed sezonem, takich na cały sezon. To świadczy o popularności żużla w Gorzowie. W Toruniu też kibice z Torunia są, przyjechali, wspierają swoich pupili. Dzisiejsze pożegnanie, czy też takie, no pożegnanie chyba. Pożegnanie prezesa, w roli prezesa. Prezesa Komarnickiego, w roli prezesa. No znikąd się nie wzięło, bo przecież ten stadion i ten cały skład i ta aura, która narosła trochę w Gorzowie przez ostatnie lata, on tak naprawdę była właśnie z jego udziałem. Krzysztof Kasprzak, odwrócony tyłem, nowy zawodnik drużyny gorzowskiej, uczestnik Grand Prix w 2008 roku, mistrz świata juniorów. Pamiętamy tamten dramatyczny finał drużyny mistrz Polski w 2007 roku w barwach Unii Leszna, więc drużynie, w której się wychował. Na ostatnie sezony spędził w Tauronie Azotach Tartw. No i Zenon Kasprzak, jak zwykle, jakieś uwagi do syna swojego ma. Dziewiąty bieg przed nami. Mieliśmy troszkę dłuższą przerwę, a to dlatego, że Dersi Ward wystartuje ponownie. Tym razem będzie to jego bieg z rozpiski tak zwanej. Pojedzie w kasku białym, a ten w żółtym to był Chris Holder. No ciekaw jestem występu Holdera. Jeden punkt jak na razie w dwóch startach, a więc bardzo, bardzo blado. A rywale, Michael Jebsen-Jensen w kasku niebieskim i Tomasz Golob w kasku czerwonym. O, to z górnej może być, półki, z górnej to półki. Z górnej półki, tak, tak, nazwiska. To może być ciekawy bieg. Holder, Ward, Golob i Jensen. Tak wygląda obsada tego wyścigu numer 9 na gorzowskim owalu. Ciekaw jestem pojedynku Warda z Tomaszem Golobem. Czy Ward będzie na tyle szybki, by nawiązać walkę z Tomaszem? No tutaj zobaczymy, jak ze startu wyjdzie, bo jeżeli do tej dobrej swojej jazdy na trasie jeszcze perfekcyjny start by Australijczyk dołożył, no to absolutnie może tutaj powalczyć o zwycięstwo. Jensen, kask niebieski, tor pierwszy, Ward, kask biały, tor drugi, Golob, kask czerwony, tor trzeci i Holder,
pod bandy w kasku żółtym. To jest obsada wyścigu 9. Daleko od krawężnika Michael Jensen dotyka praktycznie linii prawą stopą. No i właśnie Percy Ward będzie pierwszy, a tam szeroko Chris Holder. Czy przeszkodzi im Jensen? Nie. No więc mamy Torunian na czele. Tomasz Golob jest dopiero na czwartej pozycji. A więc czyżby taki bieg dobry tym razem na gości, ale proszę. Golob już jest drugi, chociaż to może być tylko złudzenie, bo tam wygina się na swoim motocyklu Darcy Ward. Nie, jednak Tomasz Golob jest przed nim teraz. Bardzo szeroko tam wjeździ Australijczyka pod bandę, a prowadzi Chris Holder, który udowadnia, że przecież jechać potrafi. No i teraz Tomasz Golob za Wardem, ale przemyka pod jego lewym łokciem kontra Warda. Ależ fantastyczny ten bieg, a wszystko to za plecami Holdera. Holder prowadzi, Golob drugi, Ward cały czas tuż przy nim, ale chyba nie da rady Tomaszowi. Tak myślę, tak mi się wydaje, chociaż próbuje do końca, nie. Tomasz Golob drugi, Ward trzeci, na miejscu czwartym Jensen. No ale wreszcie jakieś światełko w tunelu dla drużyny gości potem biegu. Holder, Golob, Ward i Jensen, 4-2 dla gości, no ale proszę zobaczyć, jaki jest wynik meczu. 36-18 dla Stali. Czyli da się, jednym słowem, tak? Tak sobie może Chris Holder pomyślał. Da się. Da się. Bardzo dobry start od tej Holdera z czwartego pola. Również Ward bardzo dobrze ze startu. Natychmiast wychodzą na prowadzenie. Poprawna jazda, Holder po zewnętrznej. Ward troszkę węziej. Tutaj musiał się wycofać Jensen z tej sytuacji, bo nie było dla niego miejsca. Tomasz Golob, który rozpędzał się z tyłu. Przycina, oczywiście w swoim stylu, natychmiast przycina, przedłuża prosto, przycina do krawężnika. Za sekundę dopadnie właśnie Warda. Już chyba w tym momencie wjeżdża mu po wewnętrznej dokładnie. I piękna walka, która stoczy się przez cztery okrążenia. Ward z Tomaszem Golobem. Tak jak mówiłem, obawiałem się, czy Ward będzie na tyle szybki, by sprostać Tomaszowi Golobowi na trasie. No Tomasz Golob był tutaj szybszy. Widzieliśmy te proste, które ten rozpędzający się niesamowicie motocykl Goloba, jak lokomotywa na prostej, przejeżdżający jak nie z jednej strony, to z drugiej strony Warda. Ward mimo ambitnej walki, jednak ten motocykl jego no nie był aż tak szybki, ale widać w drużynie toruńskiej poprawę. No, te zmiany, które zostały jakby wniesione, w końcu odnoszą skutek. Holder w końcu zaczyna jeździć jak Holder, a nie uczy się jazdy, bo tak do tej pory to wyglądało. Także widzimy, że to nie jest wina chyba w zawodnikach, a raczej motocykle są te same, które były na początku, a raczej w ustawieniach tych motocykli. Zobaczymy, czy Ryan Sullivan podąży tropem swojego młodszego rodaka i też z dobrej strony pokaże się w wyścigu 10. Pojedzie w kasku żółtym z pulczyńskim Kamilem, jeżeli tutaj nie będzie zmiany. Na razie nie mam żadnej zmiany zgłoszonej, a gospodarzem Matej Żagar i Nils Christian Iversen. To jest obsada wyścigu 10. Nie mamy zgłoszonej zmiany, a więc pewnie Kamil Pulczyński dostanie swoją drugą szansę, bo jak na razie tylko raz startował, a jego brat bliźniak Emil już 3 razy. Kask czerwony to Matej Żagar, właśnie teraz widzimy go na ekranach. Podjeżdża w kasku żółtym Ryan Sullivan, jak na razie tylko 3 jedynki, więc słabiutka postawa kapitana drużyny Aniołów w pierwszej fazie meczu. No i jeszcze mamy Iversena, a więc Żagar tor pierwszy, Kamil Pulczyński tor drugi, Iversen tor trzeci i Sullivan na torze czwartym. Przypomnę wynik 36-18 dla gospodarzy po 9 bieg. Już zaprasza kierownik startu zdecydowanym ruchem zawodników, aby podjechali pod taśmę startową. I kto najlepszy ze startu? Ryan Sullivan, ależ kapitalny start. A trzeci jedzie w kasku białym, Kamil Pulczyński. No ale proszę, Sullivan, ten sam błąd, który popełnił w poprzednich swoich startach, odjechał na szeroką i natychmiast połknięty przez Iversena.
A Kamil Pulczyński dzielnie walczy z Matejem Żygarem, no ale znowu zjechał za szeroko na zewnętrzną i wyprzedzony przez Słoweńca. No a Matej Żygar, jak się rozochodzi, to jeszcze gotów tutaj połknąć ram na dalszej części dystansu Ryana Sullivana. To wcale nie jest wykluczone i to stało się faktem. Ale co robi Sullivan? Naprawdę ja tego nie jestem w stanie pojąć. Tak jakby wręcz odsuwał się i robił rywalom miejsce do tego, aby go wyprzedzili. No i to już jest pozamiatane w tym momencie. Czwarte okrążenie przeciwnego prosta. No i znowu będzie tutaj wybuch radości, bo Gorzowianie wygrają ten bieg podwójnie. Tak jest, Iversen, Żygar, Sullivan i Kamil Pulczyński. Ale to tak naprawdę na własną prośbę, bo w pierwszej fazie biegu to goście prowadzili na 4-2, a przejechali na 1-5. Iversen, Żygar, Sullivan, Pulczyński. 41-19. No myślę, że tego Gorzowianie pokazali, jak wzorcowo należy wygrywać wyścigi, a Torunianie akurat jak wzorcowo pokazali, jak nie należy jeździć. Piękna walka zawodników, zdecydowana tutaj ze strony Żygara i to mamy w tej chwili powtórkę, widzimy Sullivana, który wychodzi z czwartego pola na pierwszą pozycję, ale natychmiast tutaj Iversen, który pokazuje mu się pod lewym łokciem, przeskakuje go na prostej. No nie na tym koniec, cały czas wyścig, będą przetasowania, później kolejne zmiany kolejności, ostatecznie kolejny błąd tutaj zawodnika Torunińskiego, który wykorzystuje Żygar, przycinając do krawężnika i takim właśnie łańcuchową, że tak powiem, kolejnością wydarzeń dochodzimy do kolejnej mijanki, gdy no i tutaj jest Żygar ten moment, tak, Żygar wyprzedza Sullivana w tym momencie i po raz, jakby można powiedzieć, że te sytuacje się powtarzają, powielają, bardzo podobny schemat wygląda podczas wyprzedzania, bo zawodnicy Torunia jakby nie wyciągają z tego wniosków, przegrywają kolejne wyścigi. No tak, takie déjà vu, prawda, bo właściwie większość tych mijanek w sytuacjach, kiedy Gorzowianie wyprzedzają swoich rywali, tak, są właściwie identyczne tutaj na przeciwległej prostej. A no, mamy powtórkę startu, widzimy. Chyba troszkę nierówno ta taśma poszła, tak? Tutaj mamy prośbę sędziego, który prosił o powtórkę startu i rzeczywiście jest jakiś problem. A, no tak. Mateusz Karkowska i Matej Żygar. W parku maszyn faktycznie coś z tą taśmą nie tak jest na starcie? No oczywiście, ja po 5 metrach odpuściłem gaz, bo byłem pewien, że będą czerwone światła, nie? Chyba sędzia to nie zauważył i puścił bieg dalej, ja się obudziłem i no trzeba jechać, nie? Ale to jest niedobrze, nie? Bo z trzeciego i czwartego polo to dużo szybciej, nie? Ale była gonitwa, już później na trasie pędziłeś niesamowicie, tasowaliście się przepięknie. Ten tor widać, że daje, pozwala się ścigać. A nie o to chodzi, chodzi o fair play, ale to nie jest fair, co się dzieje tam teraz. Matej, powiedzmy o tym meczu. Zaskoczeni, ten mały finał, który był przed rokiem bardziej emocjonujący i zacięty. Dzisiaj zmiażdżyliście Unibax. Jesteśmy dobrze przygotowani, no i oby tak dalej było, no my się bardzo cieszymy tego wynika i jeszcze nie jest koniec i trzeba walczyć dalej. Dziękuję Ci pięknie, tyle z parku maszyn, Matej Żygar. No ja bym tego nie wiązał z fair play, tylko co się stało. No widocznie sędzia Piotr Lis nie zauważył dokładnie tej sytuacji, bo gdyby zauważył, to na pewno by ten wyścig przerwał. Widzieliśmy wyraźnie, że ta taśma tu przy krawężniku nie poszła tak szybko do góry. No dobrze, że Matej Żygar się szybko obudził. No tak, natomiast jest to dla zawodnika na pewno niemiłe uczucie, kiedy no, nierówno jakby staje do startu, ale w nierównych warunkach musi wygrywać. Musi więcej pracy wykonać, by tą pracę wykonał Żygar. Bardzo zdenerwowany Ryan Sullivan, był tam też Jacek Krzyżaniak, który pomaga Sullivanowi, były mistrz Polski, znakomity zawodnik. No a teraz porozmawiamy z innym znakomitym zawodnikiem do niedawna, teraz menadżerem Unibaxu, Mirosławem Kowalikiem, z nim w rozmowie Filip Czyszanowski. Na pewno Mirosław Kowalik nie tak wyobrażał sobie debiut w roli trenera Unibaxu. Mirek, wyrazy współczucia, bo można przegrać, ale no dzisiaj to wygląda naprawdę słabo. Rzeczywiście, jest tragedia. Generalnie spodziewaliśmy się bardzo mocnego oporu ze strony gospodarzy. Jedą na swoim torze, mają silną, wyrównaną drużynę, natomiast nie spodziewałem się, że to będzie taki aż pogrom. Co prawda mamy jeszcze do końca kilka wyścigów, ale to wielkiego tutaj znaczenia już w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy jeszcze jakoś z twarzą wyjść. Może uda nam się na koniec zawodów nawiązać jakąśkolwiek walkę, bo do tej pory brak słów.
Mirku, ty jako były zawodnik, jak to jest? Wszyscy teoretycznie przynajmniej wiedzą, jak jechać po tym gorzowskim torze, żeby później gdzieś tam na łukach wąsko. Wszyscy o tym wiedzą, a w praniu trudno jest to wykonać. Z czego to wynika? Czyli tor jest bardzo dobrze przygotowany, równy dla wszystkich, jak to się mówi w takim żargonie żużlowym. Natomiast dzisiejszy speedway to jest zupełnie coś innego niż w latach, kiedy ja miałem okazję startować. Dzisiaj to jest gra szczegółów, takich drobnych rzeczy, które powodują, że albo siedzi z przodu, albo z tyłu. I my niestety dzisiaj wszyscy szukamy, gubimy się. To, co się dzieje w parkingu, to jest jakaś po prostu porażka. Głowa do góry, dziękuję. Dziękujemy. To jest porażka, no tak, no a to Władysław Komornicki, który bardzo zadowolony z tego pożegnania, gratuluję Bartoszowi Zmarzykowi. Bartosz pojedzie w 11 biegu jako rezerwa zwykła za Michaela Jepsena Jensena. Troszkę mi szkoda Duńczyka, bo on bardzo ładnie pojechał w dwóch pierwszych biegach, 5 punktów plus bonus, a więc komplet. Przyjechał ostatni w trzecim swoim biegu, no i już zostaje zmieniony. Mignął nam prezes Komornicki i szedł akurat do naszego reportera Mateusza Karkoszki, no więc korzystamy z okazji i rozmawiamy z prezesem. Tak się stało, że akurat znalazł dla nas chwilkę czasu, ale sobie pan moment wybrał na rezygnację z tej funkcji. Stary rozjeżdża Unibax, wszyscy tutaj krzyczą złoty medal w Gorzowie, a pan odchodzi. No widzi pan, na tym sztuka polega, żeby odejść właśnie w takim momencie, nie jak jest gruzowisko i wszyscy gwiżdżą, tylko wszyscy, widział pan, wstawali, ściągali czapki z głów, jak szedłem i mi dziękowali. I przecież to o to chodzi. Po to stworzyłem to piękne widowisko i to, że dzisiaj jest pełen stadion i skanduje, dziękujemy. Wie pan, to jest największa zapłata. Nie brałem 11 lat pieniędzy, to dzisiaj oni mi zapłacili za to, co oni zrobili. Dziękujemy. To było najpiękniejsze. A jak już wyprzedzamy fakty i jesteśmy w październiku i odbieramy medale, to powinien się znaleźć jakiś medal jeszcze dla prezesa Komornickiego, który już prezesem nie będzie? Wszyscy w parkingu dzisiaj, kiedy do mnie podchodzili, witając się ze mną, powiedzieli: panie prezesie, proszę, cały sezon jedziemy dla pana, dla dzisiaj szczególnie chcemy pojechać. Powiedziałem: uważajcie, bo to jest silna drużyna. Powiedział: panie prezesie, zobaczy pan, jak pojedziemy dzisiaj dla pana. Do finału jeszcze oczywiście daleko. Przed nami jeszcze kilka biegów z Unibaxem Toruń. Zaskoczony postawą swoich zawodników? Wie pan, to jest wynik ciężkiej pracy, motywacji, wielu rozmów. To nie jest tak, że to się dzisiaj stało. Powoli do tego, żeśmy dochodzili. I najbardziej się, wie pan, z czego cieszę, że Piotr Paluch, kiedy było tragicznie 11 lat temu, nie zostawił tego klubu, tych kibiców i powiedział: panie prezesie, ja z panem zostaję. I zobacz pan, on dzisiaj jako trener prowadzi tą drużynę. Nie zapominajmy, że Unibax jest silną drużyną. Przekona się pan wiele razy, wiele drużyn polegnie z nimi. A dzisiaj jadą nasi cudownie. A przekonamy się, jak w kolejnych biegach zaprezentuje się, proszę państwa, Unibax Toruń. Tyle, Władysław Komornicki. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję panu. A my za momencik wracamy do kolejnego biegu. No tak, jesteśmy przekonani, że Unibax wygra nie jeden, nie dwa, nie trzy mecze w Enea Ekstralidze. No a propos Piotra Palucha, no za chwileczkę ten wątek, bo mamy punkty Unibax Toruń, Dercy World 8, Chris Holder 4, Ryan Sullivan 4, Emil Pulczyński 2, Adrian Miedziński 1, Mateusz Lampkowski, Kamil Pulczyński bez punktów. No i teraz drużyna gorzowska. Trener Piotr Paluch, Bartosz Zmarznik 9, Nic Christian Iversen 8, Tomasz Golow 7, Matej Żagar 6, Michael Jepsen-Jensen 5, Krzysztof Kasprzak 5, Adrian Cyfer 1. No tak, Piotr Paluch, symbol Gorzowa, takim symbolem też przez lata był Mirosław Kowalik. No i ci zawodnicy, bo to jest jedno pokolenie, między nimi jest tam, jeśli dobrze pamiętam, rok różnicy, chyba Mirek jest starszy od Piotra, ale oni razem startowali, razem się ścigali, razem startowali w reprezentacji Polski, no i teraz jako trenerzy takiego, no może nie najmłodszego, ale średniego pokolenia. Mogą rywalizować dalej, to właśnie na tym polega piękno też tego sportu, że w różnych rolach mają szansę sprawdzić się ludzie. Kiedyś sprawdzali się na torze jako rywalizujący zawodnicy, czasami jeżdżący no, na krawędzi ryzyka, bo przecież w takich sytuacji jest mnóstwo. Dzisiaj mogą zderzyć jakby własne role z pozycji trenerów czy też menadżerów. No i to sama przyjemność, że jakby takich sytuacji jest wiele, bo to nie jest jeden przykład w Polsce. No tak, większość trenerów polskich drużyn to są jednak byli zawodnicy, jakby tak przeanalizować dokładnie, prawda? Tak. Wyścig 11 i tutaj mamy aż dwie zmiany. Pierwszą sygnalizowałem, Bartosz Zmarznik pojedzie za Michaela Jepsena Jensena, natomiast za
Mateusza Lampkowskiego pojedzie Adrian Miedziński. Pierwsza rezerwa to rezerwa zwykła, natomiast druga to rezerwa taktyczna. Skład uzupełniają Krzysztof Kasprzak oraz Chris Holder. Zmarznik, kask niebieski, Miedziński, kask biały, Kasprzak, kask czerwony, Holder, kask żółty. Adrian Miedziński, no to jest też ciekawa sytuacja, bo Miedziński jedzie z rezerwy taktycznej, mając jeden punkt zdobyty w trzech wyścigach. Widać, że trener, menadżer Mirosław Kowalik troszeczkę taki bezradny jest w tym momencie. No, pewnie nie ma innego wyjścia, a z drugiej strony to przecież zawodnicy, którzy mają ciągnąć zespół. No, to są właśnie te lokomotywy zespołu, te fundament zespołu. No, ciężko nie powinien stawiać na nich i dawać im szansy po raz kolejny, by może trafili w końcu na przyszłość, bo jeżeli już nie dzisiaj, bo dzisiaj wiadomo, że ten wynik już jest, można powiedzieć, poukładany, to będą przecież kolejne mecze w tym sezonie. Może warto jakieś doświadczenia wyciągnąć i wnioski na kolejne mecze. Właśnie tak jest, dzisiaj. Tak jest, zgadzam się tutaj. No więc czekamy na rozpoczęcie 11 wyścigu. No i zobaczymy, już mamy trzech zawodników na pewno na starcie. Teraz podjeżdża, bo widzę poza monitorem, Państwo też teraz to widzicie, Krzysztof Kasprzak w kasku czerwonym. A więc od krawężnika Adrian Miedziński w kasku białym, tuż obok Bartosz Zmarznik z trzeciego pola startowego, Chris Holder i Krzysztof Kasprzak z zewnętrznego pola. Tak to wygląda ustawienie do wyścigu 11. Krzysztof Kasprzak, no jak na razie robi swoje, 5 punktów w trzech wyścigach. Miedziński, Zmarznik, Holder i Kasprzak. No i jak, ciekaw jestem tych 5 ostatnich wyścigów. Jak widzę Krzysztofa Kasprzaka, który na przyczepnym torze, a taki właśnie jest tutaj dosyć mocno przyczepny przy samej bandzie, bardzo dobrze wychodzą zawodnicy stamtąd, to już natychmiast widzę go motocykl przed resztą. No przyzwyczaił nas do tego, że takie warunki mu sprzyjają, ale zaraz zobaczymy, czy to potwierdzi. No tak, jeszcze kilka sekund i będziemy mieli start. Chris Holder też przebudził się w poprzednim swoim wyścigu, ale pytanie tylko, czy na stałe, czy pokaże, na co go stać, bo przecież wiem, że jest to świetny zawodnik, czy tylko na chwilę. Ten wyścig nam już tutaj jest poro wyjaśni. Jeszcze jakieś są uwagi do kogo? Chyba coś z taśmą znowu. To co, spróbujemy tą taśmę? Nie będziemy próbowali do ustawienia tak. Zawodnika z numerem 15, czyli Bartosza Zmarznik. No i możemy ruszać. Miedziński, Zmarznik, Holter oraz Kasprzak. Wyścig 11. No i z przodu zawodnicy z Torunia. No ale już tak było kilka razy. Czy tak będzie na mecie? Nie jestem wcale o tym przekonany, jak na razie prowadzą kask żółty i biały, czyli Miedziński oraz Holder. Kasprzak już jest tam bardzo blisko, już chyba wyprzedzi Adriana Miedzińskiego, a po drugiej stronie wyprzedza go Bartosz Zmarznik, a więc właściwie równocześnie Adrian Miedziński został wyprzedzony przez dwóch rywali. To też zdarza się rzadko. Walczy do końca, ale teraz będzie mu bardzo ciężko odzyskać to drugie miejsce. Może chociaż jeden punkt jest przed Zmarznikiem, ale junior z Gorzowa absolutnie nie zamierza odpuszczać. Holder daleko z przodu. Tutaj chyba wszystko jest jasne. A co dalej? Proszę, gdzie jest Miedziński? Gdzie jest ten Zmarznik? Zmarznik jednak przed Miedzińskim, a więc będzie remis, będzie 3 do 3. Holder wygra. Drugi Kasprzak, a trzeci kto? Podniósł koło przednie Bartosz Zmarznik. Nie wiem, czy z radości, czy tak po prostu go pociągnęło, czy nie dociągnął tego przodu. No i szczerze mówiąc, z naszego stanowiska, które jest umiejscowione tutaj na wyjściu z pierwszego łuku, do końca nie widziałem. Pojawia nam się grafika, że jednak trzeci był Miedziński, a więc 4 do 2 w takim razie i 43 do 23. No to by oznaczało zwycięstwo pary gości. Popatrzmy. Bardzo dobry start Holdera. Tutaj Krzysztof Kasprzak nie był w stanie dojechać do Holdera. Natychmiast para toruńska wychodzi na prowadzenie, ale Krzysztof Kasprzak szuka tutaj dla siebie miejsca. No dosyć ciasno było w pewnym momencie. Krzysztof ostatecznie wyprzedza Miedzińskiego, później stacza. Miedziński stacza sporą, jakby ostrą walkę właśnie ze Zmarznikiem. Ostatecznie jednak wygrywa, tak? Tutaj jest dosyć kontrowersyjnie. No zaraz, być może zobaczymy, kibice, Robercie. Natomiast być może zobaczymy ten tak moment. Tak to wygląda, że Miedziński ma zaliczony jeden punkt.
Tak tutaj pokazała się klasyfikacja, niezadowolenie, oburzenie kibiców w Gorzowie, no ale zaraz zobaczymy, czy słuszne, jeśli będziemy mieli obraz tutaj z linii mety. No, błąd z Marznika i kto był trzeci? No tak, mają rację. Ma rację sędzia, przyznając jeden punkt Miedzickiemu. Tak. Natomiast tutaj błąd Marznika polegał na tym, że za szybko motocykl wypuścił, widząc rywala z lewej strony. Chciał dociążyć tylnie koło, jednak tam ta przyczepność, która jest na wyjściu, spowodowała przyklejenie tego motocykla i tak naprawdę musiał przymknąć gaz na chwilkę. No i stracił na tym. Chris Holder przebudzony. Dwa zwycięstwa w dwóch ostatnich wyścigach, uczestnik Grand Prix od 2010 roku. Dwa zwycięstwa w tymże Grand Prix w Cardiff oraz w Göteborgu. Nie najlepiej, o czym wspominałem, rozpoczął trzeci sezon startów w elicie Mistrzostw Świata, no ale to dopiero jeden turniej za nami. Jestem przekonany, że będzie w przyszłości niedalekiej dużo, dużo lepiej. 43-23. No więc tutaj jeszcze mają goście w perspektywie szansę na znaczne zmniejszenie strat. Jeszcze cztery wyścigi. Tutaj dużo może się jeszcze wydarzyć, no bo teraz zadanie na ten moment to jest przegrać jak najniżej, tak aby spróbować na przykład powalczyć o bonusa w meczu rewanżowym. To wszystko jest ważne. Dzisiaj każdy punkt może być pomocny albo tak naprawdę może być kluczowy w układance po zasadniczej rundzie, więc to no, nie wolno odpuszczać. Emil Pulczyński na naszych ekranach. On pojedzie w wyścigu 12 w parze z Adrianem Miedzińskim, a więc wyścig po wyścigu popularnego Miedziaka. A gospodarze to Adrian Cyfer i Matej Żagar. Ale podoba mi się postawa trenera Palucha, który widząc jaki jest wynik, daje szansę Adrianowi Cyferowi. Trzeci start. Juniora nie jest zastępowany przez Bartosza z Marznika. Każdy taki start. Marznik pojechał za Jensena. Tak, każdy taki start w Ekstralidze czy na torach ligowych, kiedy jest publiczność, kiedy jest atmosfera, jest to napięcie, specjalna, można powiedzieć, adrenalina, jest naprawdę wart dużo więcej niż wiele wyścigów objechanych treningowo w innej atmosferze, jakby przy innej rywalizacji. To jest. To stąd chyba wynika forma tych zawodników, całe czołówki światowej, że w zasadzie oni codziennie jeżdżą, też co drugi dzień jadą w zawodach ligowych, bo nie da się inaczej zbudować tej lekkości jazdy, tej finezji, tego kompletnego jakby panowania i połączenia z motocyklem, jak tylko właśnie jeżdżąc na co dzień i jak najwięcej w zawodach. Już świeci się ta bursztynowa kontrolka oznaczająca płynący czas 2 minut, no przede wszystkim dla Adriana Miedzińskiego, który startował w wyścigu poprzednim, musiał zmienić pokrowiec białego na żółty. No i obsada biegu 12. Cyfer, kask niebieski, Emil Pulczyński, kask biały, Żagar, kask czerwony i Miedziński, kask żółty. Wygrali goście ostatni bieg 4-2, no ale przegrywają wysoko różnicą 20 punktów. Trzy biegi jak na razie wygrane przez pary gości po 4-2. W tym meczu. No i jak będzie w wyścigu 12? Juniorzy obu drużyn na pierwszych wewnętrznych miejscach. Dobry start Emila Pulczyńskiego, ale już wyprzedzony przez Żagara. Teraz tak go pociągnął troszeczkę do przodu, ale jedzie Emil na trzeciej pozycji. Żagar jest pierwszy, Miedziński drugi, Emil Pulczyński trzeci, a Adrian Cyfer tym razem zamyka stawkę. No trudno to mówić o jakimś zawodzie. Oczywiście Emil Pulczyński jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem od Adriana Cyfera. Przede wszystkim jeśli chodzi o mecze ligowe. No i co, czyżby tak już było do końca? Próbuje tam bardzo szeroko się wynosi na tym pierwszym łuku Miedziński. Atakuje z pasją Żagara, ale będzie mu ciężko. To już ostatnie okrążenie, a więc wszystko wskazuje na to, że ten biegnik 12 zakończy się remisowo. Żagar jedzie po pewne 3 punkty. Miedziński tym razem będzie drugi, trzeci Emil Pulczyński i czwarty Adrian Cyfer, a więc mamy wynik 3-3. Bezproblemowe zwycięstwo Mateja Żagara, już drugie w dzisiejszym meczu. Miedziński 2 punkty, Emil Pulczyński 1, Cyfer 0, 3-3, a więc dystans nie zmienia się. Gospodarze prowadzą różnicą 20 punktów. No i oczywiście wygrali już dzisiejszy mecz, to wiemy na pewno. Bardzo dobry start Żagara.
No zresztą cały ten mecz jedzie bardzo dobrze. Tutaj w pewnym momencie Bulczyński, który wynosi się na zewnętrzną, musiał panować nad motocyklem. Dźwignęło motocykl dwa razy, w zasadzie musiał przytrzymać się. Tutaj próbował po krawężniku pojechać Miedziński, jeszcze dogonić Zegara. Próbował to całe cztery okrążenia robić, natomiast Zegar bardzo czujnie, bardzo szybko, zmieniając tor jazdy raz po zewnętrznej, oglądając się spokojnie, kontrolując sytuację, prowadził motocykl, nie pozwolił na zbytne zbliżenie się Miedzińskiemu. Być może miał tutaj sobie kontroluje cały czas, oglądając się za Miedzińskim. Być może miał w pamięci sytuację właśnie z Marzlikiem, gdzie Miedziński i Marzlik w ostatnim momencie stracił z Marzlik na rzecz Miedzińskiego jeden punkt. Wyścig 13, tymczasem przed nami australijska para gości Ward Sullivan kontra Iversen i Golob. No więc tutaj będzie się, Robercie, drodzy Państwo, działo naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, czekają w ekipie toruńskiej na przebudzenie Sullivana, Ryan Sullivan, 4-1. Jak na razie fatalna postawa. Widzieliśmy w parku maszyn, że był bardzo, bardzo mocno podenerwowany. No a teraz pojedzie w silnej stawce rywali. Iversen i Golob na razie się nie mylą. Darcy Ward, najlepszy zawodnik zespołu Unibaxu na razie, no i Ryan Sullivan, 13 wyścig. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze wrócić do jednej kwestii, bo tego nie powiedzieliśmy. Trzeci bieg Adriana Cyfera, dlaczego jechał trzeci raz? Obowiązek. Młodzieżowcy muszą jeździć, więc jakby to nie tylko była jakby sytuacja, żeby sobie miał okazję pościgać w takich warunkach, ale tak naprawdę regulamin do tego też zmusza kierownictwo. Ale bardzo dobrze, tak, że, oczywiście, że zmusza, bo to różnie bywało do tej pory. Ale też były takie możliwości, że silniejszy junior skakiwał za tego słabszego. Oczywiście to zależało też od przebiegu spotkania niejednokrotnie. Dużo, dużo na pewno Cyfer zyska na takich właśnie startach. Ward, Iversen, Sullivan i Tomasz Golob, którego widzimy w kasku czerwonym tutaj pod siatką. Mocno skoncentrowanego Tomasz Golob, ależ fantastycznie wystartował. Będzie pierwszy Tomasz Golob. Jest pierwszy wypchnięty, natomiast troszeczkę Iversen przez Warda. Ward czy Golob, ależ kapitalny pojedynek. Ryan Sullivan, jak był bezbarwny, tak bezbarwny pozostał. No i teraz Golob pierwszy, a Iversen atakuje młodego Australijczyka. Czy się obroni Darcy Ward? Iversen jednak pod bandą teraz wyjeżdża na drugie miejsce. No i proszę, jedzie ta super para gorzowska na 5-1. Golob, Iversen, Ward oraz Sullivan. Jeszcze jedno okrążenie przed nimi, bo trzecie właśnie w tym momencie kończą gorzowianie i zawodnicy Unibaxu tuż za nimi. Przeklejony Iversen do Tomasza Goloba, no ale przecież oni nie będą zaciekle rywalizować między sobą. Oto kto z nich przejedzie pierwszy linię mety. Golob, Iversen, Ward i Ryan Sullivan na miejscu ostatnim. A więc 5-1 dla gospodarzy. Kolejny taki wynik. No i ta przewaga znowu wzrośnie. 5-1, 51-27 po 13 wyścigach dla Stali. Teraz będziemy mieli powtórkę, będziemy mogli okazję obserwować, jak Ward próbował wykorzystać poprzedni pomysł, który mu się sprawdzał. Tu jest to bardzo dobry start gorzowian, którzy na pierwszym momencie wychodzą na prowadzenie. Ward jednak szukając ścieżki przy samej wewnętrznej stronie, tą prędkość złapał i w pewnym momencie wyszedł na prowadzenie. Golob zdecydowanym atakiem wpuszcza motocykl za Warda, szerzej troszeczkę środkiem toru, po tej nasypanej części przyczepia tylne koło, natychmiast wychodzi na prowadzenie, a w międzyczasie Iversen, który również znalazł tam dla siebie ścieżkę, już się tutaj wciska Wardowi i dosłownie za chwilę przeskoczy przed Warda. Widzimy bardzo szybki Iversen na tym torze. Jazda taka, można powiedzieć, zawodnicy obsunęli się o siebie, wszystko na milimetry, ale bardzo czysto, bardzo sportowo. Zresztą tą kulturę, którą wnieśli właśnie do nas kilka lat temu zachodni zawodnicy, takiej bardzo ostrej jazdy, ale cały czas fair, szanując kości wzajemne. Ta kultura dzisiaj jest widoczna w polskim żużlu i to widać, polscy zawodnicy też już tak jeżdżą. Coraz mniej zdarza się sytuacji, oczywiście są wyjątki.
Nicky Petersen i tak dalej. Zdarzały się takie różne sytuacje, które były kontrowersyjne i nie do końca fair. Ale widać coraz częściej tą czystą jazdę, piękny sport, piękną walkę, gdzie nawet zawodnicy potrafią się o siebie otrzeć, wyprzedzając się, ale nikt nikomu tam nie chce zrobić krzywdy. Tomasz Golob z trenerem Paluchem. No tak, potrzebę teraz poczynić ustalenia co do wyścigu 14 i 15. No pewnie Tomasz Golob z Nicem Christianem Iversenem pojadą w wyścigu 15. Za chwileczkę, za kilka minut dowiemy się, jaka będzie obsada biegu 14 i 15. Ja wspominałem, że no, o czym Państwo wiecie doskonale, że te wyniki w lidze angielskiej, starty, zdobywane punkty nie zawsze przekładają się na wyniki w lidze polskiej, ale w przypadku Nisa Christiana Iversena tak właśnie jest. On świetnie wystartował w lidze brytyjskiej. 13, 11, 9, ponownie 13 punktów, no i ma to potwierdzenie dzisiaj. Popatrzmy na zdobycze punktowe, to ważne w kontekście wyścigów nominowanych. Dercy Ward 9, Chris Holder 7, Ryan Sullivan tylko 4, Adrian Biedziński 4, Emil Pulczyński 3, Mateusz Lampkowski bez punktów i Kamil Pulczyński też bez punktów i Stal Gorzów. Golob Iversen po 10, Zmarznik Żagar po 9, Kasprzak 7, Jenset 5 i Cyfer 1 punkt. Panie sędzio, Zieliński Tomasz z Torunia. Chciałem po... No tutaj telewizja powiedziała, że nie ma problemu. A my nie mieliśmy problemów z ustaleniem. A więc tak, w kasku żółtym w biegu 14 Miedziński. W kasku białym Sullivan, za niego rezerwa taktyczna Chris Holder. Tak, za Sullivana z rezerwy taktycznej. I wyścig 15 w kasku żółtym Darcy Ward i w kasku białym Chris Holder. I to będzie 2 minuty, tak? Dobra. Dzięki. Orzeł z tej strony, nominowany 14 bieg, kask czerwony Michael Jebsen-Jensen. W jego miejsce rezerwa zwykła Bartek Zmarzlik. I kask niebieski Matej Żagar. Ostatni bieg, kask czerwony Niels Christian Iversen. I kask niebieski Tomasz Golob. Dziękuję. Tak jak przewidywaliśmy, Iversen, Golob pojadą w wyścigu 15, Żagar i Zmarznik ponownie za Jebsena Jensena. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o obsadę torów. Zmarznik, Miedziński, Żagar, Holder, to jest wyścig 14 i wyścig 15. Ward, Iversen, Holder, Golob, a więc Chris Holder, najbardziej zapracowany zawodnik ostatnich wyścigów tego spotkania. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rozpiskę wyścigów nominowanych. Ryan Sullivan więc nie pojedzie, no ale nie dziwimy się po takim występie. Trener Kowalik zasępiony, na pewno trener gospodarzy Piotr Paluch w dużo lepszym nastroju, o czym przekonamy się w rozmowie z Mateuszem Karkoszką.
ale o dziwo ustalanie składu trwało wyjątkowo długo. Były negocjacje, były rozmowy telefoniczne, nawet widziałem Piotr Paluch razem z Krzysztofem Orłem, tak mniej więcej wypełniali te wolne pola. Skąd takie długie ustalanie składu? Ustalenie składu było pewne, tylko było ustalenie, kto z jakiego pola jechał, ponieważ zawodnicy mieli porówną ilość punktów w jednym i w drugim i po prostu wybierali sobie. To zdradźmy, wybraliście, już wiadomo co wybraliście, natomiast czym się kierowaliście przede wszystkim? Zdobycz punktowa. Każdy z tych zawodników zdobył największą ilość punktów i przez to jedzie w tych nominowanych biegach. Krótkie podsumowanie, chociaż jeszcze dwa biegi przed nami. Kto zawiódł dzisiaj, kto pojechał wyśmienicie, kto pojechał na swoim poziomie? Szczerze, nikt nie zawiódł. Nikt nie zawiódł. Każdy zrobił naprawdę dobre punkty, które przybliżają nas do wysokiego zwycięstwa i oby tak dalej. Bartosz Zmarzlik, wielka nadzieja Staligorzów. To będzie sezon tego młodego juniora? Widać, że się rozwija coraz bardziej. W tamtym roku zaczynał inaczej, teraz zaczynał jeszcze lepiej, także idzie do przodu cały czas chłopak. Dwóch nowych zawodników, Jensen i Kasprzak. Szybko ocena Piotra Palucha. Myślę, że zaprezentowali się dzisiaj naprawdę bardzo dobrze, przywozili bardzo ważne punkty, szczególnie Jensen z Tomkiem Golobiem. Dziś już ich nie zobaczymy, ale przed nimi kolejne występy w barwach Staligorzów. Dziękuję pięknie. Piotr Paluch, Teres Parku Maszyn. No ma powody Piotr Paluch do zadowolenia. Otwarcie sezonu dla Staligorzów naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i 14 bieg przed nami. Tak jeszcze patrzę na skład drużyny toruńskiej. Tak a propos tych młodych zawodników, bo ten wątek żeśmy omawiali. Tutaj Kamil Pulczyński dostał dwie szanse, a Mateusz Lampkowski, no też jeszcze młody zawodnik, dostał tylko jedną szansę. Oczywiście Torunianie gonili wynik, to robi się różne roszady, no ale może w sytuacji, kiedy mecz jest przegrany już bardzo, bardzo wyraźnie, może trzeba było dać szansę jeszcze Kamilowi Pulczyńskiemu czy Mateuszowi Lampkowskiemu. Oczywiście my tu nie negujemy decyzji kierownictwa drużyny toruńskiej. Nie jest łatwo prowadzić zespół w takim meczu. No ale tak sobie dywagujemy, prawda? No, tak, oczywiście, tylko tak jak zaznaczyłem wcześniej, czasami taka sytuacja, oprócz tego, że jest potrzebna walka o każdy punkt, bo ten każdy jakby jeden punkt może później stanowić o ważnej roli, tej właśnie swojej roli, późniejszych układankach na koniec pierwszej rundy. Tak często zawodnicy chcą jeszcze coś sprawdzić, mówią, proszą kierownictwo, że jeszcze nie ten motocykl, jeszcze drugi motocykl, jeszcze inne ustawienia, bo chyba już wiem, o co tutaj chodzi i chcę się przekonać, jak będziemy, nie wiem, jechali o złoto na przykład, to wtedy będę wiedział, co tutaj zrobić z tym motocyklem. No tak, zawsze ktoś kosztem kogoś, prawda? No, tak to bywa w życiu. Po to są zmiany, po to są rezerwy zwykłe, taktyczne. Zmarzlik kask czerwony, Miedziński kask żółty, Żagar kask niebieski i Holder kask biały. No jak silna jest dzisiaj Stal, może przekonać fakt, że Krzysztof Kasprzak i Jepsen nie załapali się do wyścigów nominowanych. No i popatrzmy, jak będzie 14 wyścig przebiegał. Lepsi zawodnicy z Torunia po starcie są na dwóch pierwszych miejscach. No i prowadzą dosyć zdecydowanie, ale zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie dalej przebiegać. Kask żółty to Miedziński, kask biały to Holder, kask niebieski to Żagar. I Zmarzlik w kasku czerwonym. Bartosz Zmarzlik błyskotliwie wygrał trzy pierwsze biegi. W czwartym przywiózł Esero. No i dostał jeszcze jedną szansę w wyścigu 14, ale na razie jedzie na ostatnim miejscu. Tymczasem Matej Żagar zbliża się do jadącego w kasku białym Holdera. Holder i Miedziński prowadzą, a za nimi Matej Żagar. Jeszcze jedno okrążenie. Obejrzał się nerwowo troszeczkę Holder, zobaczył tam po lewej swojej stronie Adriana Miedzińskiego, który rozkręcił się tak troszeczkę na zakończenie tego meczu. Czyżby więc pierwsze podwójne zwycięstwo pary toruńskiej? Tak, 5-1 wygrywa Unibax wyścig 14. Pierwsze podwójne zwycięstwo ekipy toruńskiej. I Adrian Miedziński nawet wygrał swój bieg, a więc końcówka Adriana Miedzińskiego naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita. Holder drugi, Żagar trzeci, Zmarzlik czwarty, 5-1. No ale przed ostatnim wyścigiem prowadzą gospodarze 52-32.
bardzo dobry start Torunian. W zasadzie całe cztery okrążenia, pokazowa jazda pary toruńskiej. Można wypuszczać młodym adeptom i wszystkim tym, którzy szkolą się w tej dziedzinie, jak powinna wyglądać jazda, jak rozumienie się na torze. Na zawodnicy pięknie czytali swoje ruchy, panowali nad motocyklami, zmieniali pola. Zarówno z Holder z Miedzińskim zjeżdżając na zewnętrzną, czy wewnętrzną, patrząc na siebie, który gdzie jakby jego motocykl bardziej niesie natychmiast. No i oczywiście walka cały czas zawodników gorzowskich, którzy próbowali łapać kontakt z Torunianami, jednak no, ta szybkość, coś poprawili zawodnicy z Torunia, coś Holder i Miedziński widać tutaj w tej chwili jadą już szybko, już zwyciężają z Zagarem, ze Zmarzlikiem, wcześniej było dokładnie odwrotnie. No może gdyby ten mecz miał 25 wyścigów, a nie 15, to bylibyśmy świadkami tutaj jeszcze ciekawych sytuacji i wyniku lepszego dla drużyny gości. Adrian Miedziński, 27 lat, średnia biegu punktowa zbliżona do 2 punktów, 12 średnia w poprzednim sezonie, a więc bardzo, bardzo przyzwoita. Wychowanek drużyny Unibaxu, no cztery, a właściwie Apatora wtedy, czterech wychowanków w składzie na dzisiejszy mecz ma drużyna toruńska. A na stadionie w Gorzowie, jak widzimy, fiesta i nawet to, że jest dosyć chłodno na stadionie. Nie odstrasza, nie. I w ogóle w Gorzowie, tak, nie odstrasza niektórych kibiców. Będziemy musieli chwileczkę zaczekać na start do wyścigu 15, bo jeszcze Chris Holder pojedzie raz. Korzystamy z tej przerwy i porozmawiamy z właśnie Adrianem Miedzińskim. Adrianie, w sporcie trzeba walczyć do końca. Duży szacunek za to, że nie spuściliście głów. Tylko pytanie, dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno? Przede wszystkim przeproszenie dla kibiców oglądających ten mecz i dla tych, którzy przyjechali. Wiadomo, rok temu tutaj również źle pojechaliśmy i tak naprawdę przed tym meczem był jeden wielki bałagan w głowie, na jakim sprzęcie pojechać, co porobić, do tego takie pierwsze poważne zawody w Polsce. Ja tak naprawdę jeszcze też w 100% nie jestem poukładany z tym sprzętem tak, jakbym chciał. Dużo rzeczy nowych próbowaliśmy, z których nie wypaliło i musiałem tak naprawdę powrócić do tych starych silników. I po prostu wejść w ten rytm, zobaczyć jak dany sprzęt reaguje, jakie ustawienia. Dopiero przejechałem się trzy motocykle później, no i te dwa ostatnie kończyłem na tym, na którym pojechałem pierwszy bieg, więc widać rozkojarzenie dosyć spore i trzeba szybciutko popracować, żeby takich wpadek nie było. Spokojnie, to dopiero początek sezonu, dziękuję. No dokładnie, początek sezonu, ale nie wypada. Jeszcze raz przepraszam i do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Głowa do góry, dziękujemy. 3, 5, 6, 7 punktów Adriana Miedzińskiego w 6 startach. No, ma świadomość tego, co stało się w Gorzowie, przeprosił kibiców. No ale Adrian, to jest sport i to, co mówił Filip Krzyszanowski. Początek sezonu, dużo meczów jeszcze przed nami. No i 15 wyścig, miejmy nadzieję bardzo emocjonujący, taki prawdziwy żużlowy deser, bo to ostatni wyścig premierowej rundy Enea Ekstraligi. Iversen i Golob, a więc super para dzisiaj teamu gorzowskiego. Dercy Ward i Chris Holder, a więc tych dwóch zawodników, którzy można powiedzieć nie zawiedli. Chociaż tak, Chris Holder miał słaby początek, bo 0-1, potem dwa biegi wygrał i raz był drugi z bonusem. A Ward odwrotnie, bardzo dobrze zaczął. 7 punktów w trzech pierwszych biegach, a w dwóch ostatnich dorzucał tylko po jednym punkcie. No zobaczymy, jak będzie teraz. Łotka z żółty, Iversen kask czerwony, Holder kask biały i Tomasz Golob kasku niebieski. 52-32 dla gospodarzy. Tomasz Golob i Nils Christian Iversen, ale mamy zatrzymany start. Próba Warda tutaj była troszkę strzelenia się w taśmę i sędzia chyba sprowokowany tym, takie mam wrażenie, puścił taśmę. Czyli krótko mówiąc, no, lotny start, sędzia powtórza cztery osoby. Zaraz być może zobaczymy w powtórce, jak to wyglądało. O właśnie. Tutaj Ward troszeczkę ruszył, a drugi był sprowokowany przez Warda. Iversen ruszył tak, wcześniej, nim taśma. Znaczy Ward sprowokował tak Iversena, Iversen ruszył, a to sprowokowało sędziego do puszczenia taśmy. No myślę, że sprawiedliwie.
A więc jeszcze raz powtórka. No, na pewno gospodarze lepiej na tym wyszli, a raczej wyjechali, tak? Bo tak, objęli prowadzenie zdecydowane tutaj na szczycie pierwszego łuku w momencie, kiedy sędzia przerwał. Kiedy zawodnicy uważali decyzję sędziego, tak te czerwone lampki migające wokół toru, no to w piersi byli gorzowianie. I jeszcze wykorzystamy chwilkę do startu. Kolejnym naszym rozmówcą będzie Bartosz Marsik. Wielka nadzieja Stali Gorzów. Przed sezonem mówiłeś, że chcesz wyrównać te swoje występy, żeby nie było 3-3, 0-0. No i tak się akurat dzisiaj stało. Dlaczego? Znaczy 3-3, wygrałem swoje trzy podstawowe biegi. Potem już była dalsza faza, inaczej zimniej jest trochę, motory się stają mocniejsze. Jechałem po równaniu, akurat takiego pecha miałem, że te trzy biegi jechałem bez równania i wpasowało wszystko. Ta dziewiątka to jest to, o czym marzy Bartek Zmaznik, czy on będzie chciał przywozić jednak dwucyfrowe wyniki? Znaczy, to nie jest zły wynik, myślę, bo nie każdy robi nawet 9. Myślę, że jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Zaskoczony postawą rywali, czy to Stal jest taka mocna dzisiaj, czy Unibax taki słaby? Myślę, że obydwaj dobre są drużyny, ale no po prostu dzisiaj jesteśmy lepsi. Bardzo zmarty, krótko i na temat. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tyle z Parku Maszyn. Wracamy do powtórzonego wyścigu 15. World Iversen Holder i Golob. No teraz już miejmy nadzieję bez żadnych problemów. Na starcie to wszystko się odbędzie i będziemy świadkami fantastycznej rywalizacji. Widzimy duże zainteresowanie również w Parku Maszyn tym pojedynkiem. Tomasz Golob po zewnętrznej, ładny start też Worda, ale Golob będzie pierwszy, a Iversen przemyka po wewnętrznej, a więc prowadzą gospodarze na 5-1 po pierwszym okrążeniu. I jeszcze Chris Holder wyprzedza Terciego Worda. Prowadzi Tomasz Golub. Drugi jest Iversen. Jedzie w kasku czerwonym. Przypomnę, no i na trzecim i czwartym miejscu Australijczycy w barwach Unibaxu. Golub, Iversen, Holder i Terci Ward. Tak to wygląda po trzecim okrążeniu i już teraz mknął na ostatnim kółku tego wyścigu i tego meczu. Tomasz Golob pewnie bardzo, bardzo dobra postawa dzisiaj. Iversen tak samo. Dwóch najlepszych zawodników tego meczu na dwóch pierwszych pozycjach. Trzeci Holder i czwarty Derci Ward, a więc 5-1. Odpowiedź pary gorzowskiej fantastyczna. No i wygląda na to, że mecz zakończył się wynikiem 57-33. Myślę, że ten ostatni wyścig był takim ukoronowaniem i odzwierciedleniem tego, co dzisiaj działo się na torze w Gorzowie. Iversen, Golob, Holder, Ward 5-1, 57-33. To wynik tego meczu. Potwierdzenie tego, co mówiłem przed momentem. Stal Gorzów, Unibax Toruń 57-33. I punkty poszczególnych zawodników. Holder zdobył dzisiaj 10 punktów, Derci Ward 9, Miedziński 7, w 6 startach, Ryan Sullivan 4, Emil Pulczyński 3, Lampkowski i Kamil Pulczyński bez punktowych zdobyczy. I gospodarze Nils Christian Iversen 13, Tomasz Golob 12, Matej Żagar 10, Bartosz Marsik 9, Krzysztof Kasprzak 7, Michael Jebsen-Jensen 5, Adrian Cyfer 1 punkt. Rozstajemy się, ale tylko na moment z Gorzowem. Powrócimy tutaj za kilka chwil.